tam gdzieś tam. Dobrze, dobrze. Bardzo proszę. Możemy już zaczynać. Również rozpoczyna się transmisja. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Otwieram 30. sesję Rady Powiatu Węgorzewie. Witam bardzo gorąco Panie i Panów Radnych. Witam Zarząd z Panią Starostą Marzeną Supranowicz na czele. Witam zaproszonych gości, sprawozdawców omawianych dzisiaj informacji. Witam Panią Monikę Józefowicz-Pilch, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Witamy Panią. Witam Panią Anetę Nawojczyk, kierownika Powiatowego Domu Samopomocy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią Hannę Stankiewicz, kierownika warsztatów terapii zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie widzimy Pani, ale słyszymy. Tak, coś mam problem z połączeniem się. Okej. Okay. Witam Pana Dariusza Jurkiewicz, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie. Dzień dobry. Podobno nie słychać mnie. Słychać. Słychać? Słychać. Słychać dobrze. Bardzo. Aha. Słyszę, że Pani Juchniewicz nie słyszy mnie, ale to jest chyba problem u nich, w takim razie u niej, nie u mnie. Tak? Jak jest? Jeszcze raz proszę potwierdzić, czy jestem karna. Tak. Tak, tak. Dobrze. Dobrze. Pomimo tego, że nas nie słyszy, to witam Panią Małgorzatę Juchniewicz, sekretarza powiatu. Witam bardzo. Już słyszę, przepraszam. No miło. Witam Panią Sakowską Dorotę, skarbnika powiatu. Witam Panią Barbarę Dawcewicz, pełnomocnika starosty do kontaktów zagranicznych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, aby stwierdzić kworum, dokonam za chwileczkę sprawdzenia obecności radnych, wyczytając Państwa nazwiska w kolejności alfabetycznej. Proszę o potwierdzenie swojej obecności poprzez zgłoszenie się i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. I tak, zaczynam. Pani Halina, obecna. Adam Roczniak. Wrócimy do kolegi. Obecny. Obecny. Andrzej Fliszkiewicz. Dzień dobry. Obecny, dzień dobry. Szanowni Państwo, Andrzej Kalafarski. Nieobecny. Andrzej Kruk. Obecny, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witam serdecznie. Krystian Paluch. Obecny. Dzień dobry, witam. Józef Pawlik. Obecny, witam wszystkich. Witam. Wieczór Eugeniusz. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witamy. Zenon Pomian. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Dzień dobry. Rafika Elżbieta. Dzień dobry, obecna. Dzień dobry. Marzenna Supranowicz. Dzień dobry, witam wszystkich, obecna. Dzień dobry. Kolega Andrzej Wasilewski. Adam Wasilewski. Adam. Dzień dobry, witam wszystkich, obecny. Dzień dobry. Kolega Maciej Westralewicz. Nie widzimy dzisiaj Macieja. Maciej Zmitrowicz. Obecny. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Szanowni Państwo, informuję, iż na 15 obecnych na dzisiejszej sesji jest 12.
Nieobecny jest kolega Andrzej Kalafarski, Mariusz Niedziułka i Westfalewicz Maciej. Szanowni Państwo, Andrzej Kalafarski poinformował mnie, że jest po zabiegu chirurgicznym. Życzył nam owocnych obrad, a my jemu życzymy zdrowia i szybkiego powrotu na kolejne posiedzenia komisji i sesji. A zatem, proszę Państwa, mamy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał na dzisiejszej sesji. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję pana radnego Eugeniusza Pieczul. Przyjąłem do wiadomości. Dziękuję. Szanowni Państwo, w materiałach na sesję otrzymali Państwo porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy ze strony zarządu lub Państwa radnych są wnioski lub uwagi do przedłożonego porządku obrad? Nie widzę. A zatem, Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji przedłożonego porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie przez Radę Powiatu protokołu z 29 sesji Rady Powiatu z 25 lutego 2021 roku. W materiałach na sesję otrzymali Państwo protokół. Sekretarzem obrad był radny Eugeniusz Pieczul, który przeczytał i potwierdził swoim podpisem treść protokołu. Czy są uwagi do protokołu? Bardzo proszę. Koleżanki, koledzy radni, nie widzę. Szanowni Państwo, a zatem bardzo proszę pana sekretarza o dokonanie głosowania nad przyjęciem protokołu z 29 sesji Rady Powiatu w Węgorzewie. Zapraszam panie Eugeniuszu. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo radni. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie zostanie przeprowadzone w porządku alfabetycznym wywołanego członka Rady. Bardzo proszę o głosowanie poprzez wypowiedzenie zajętego stanowiska. Za, jestem przeciw lub wstrzymuję się. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 29/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku? Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem pani radna Halina Faj. Jestem za przyjęciem protokołu. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Hiszkiewicz. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Krystian Paluch. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Józef Pawlik. Pan radny Józef Pawlik. Przepraszam, za przyjęciem. Za, dziękuję bardzo. Radny Eugeniusz Pieczul, za przyjęciem. Pan radny Zenon Pomian. Za przyjęciem. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Rapita. Prosił, jak tylko zaczął się głosowania, żeby do niego... Jestem za przyjęciem protokołu. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Roczniak. Tam ważnego, no. Za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzenna Suknanowicz. Jestem za przyjęciem protokołu. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem za przyjęciem. Za, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Liczba głosów za 12 przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się od głosu. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. A zatem jednogłośnie protokół z 29 sesji został przez Państwa radnych przyjęty. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Informacja z działalności międzysesyjnej. Taką informacją jest informacja przewodniczącego Rady z okresu międzysesyjnego.
Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym w dniu 4 marca 2021 roku uczestniczyłam w koncercie online pod nazwą Spotkanie z tradycją Kaziuki nad Węgorawą. Podczas koncertu wystąpiły węgorzewskie chóry Moderato i Ojczyzna oraz kapela Podwórkowa z Niemęczyna. Kaziukowe przysłowia i tradycja Kaziuków zaprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Węgorzewie. A głównym organizatorem tej imprezy było Węgorzewskie Centrum Kultury. Oczywiście chcę powiedzieć, że do tego koncertu włączyli się nasi partnerzy zarówno z Rosji, Litwy, jak i Białorusi. W dniach 9 i 24 marca na zaproszenie starosty węgorzewskiego i burmistrza Węgorzewa wzięłam udział w spotkaniach poświęconych możliwości zagospodarowania dworu w Węgwarowie, który po przesiedleniu najemców i wyremontowaniu przez KOWR mógłby być przekazany do gminy Węgorzewo z przeznaczeniem na cele publiczne. No, zarówno pani starosta, jak i pan burmistrz oczekiwali tutaj od grona osób, które się tu spotkało, jakieś perspektywy zagospodarowania tego i wiemy już na pewno, że powinna być to jakaś placówka pomocy społecznej, a tu kolega może tam przy okazji swojego sprawozdania, pan Jurkiewicz, zadeklarował, że widziałby tam możliwość utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, czyli mówiąc tak kolokwialnie, domu dziecka, ale to jeszcze jest pieśń przyszłości. W dniach 15 i 16 marca uczestniczyłam w szkoleniu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla organizacji pozarządowych, organizowanym przez Fundację Instytut Prawa Społeczeństwa oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. W szkoleniu udział wzięłam jako członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego, wyznaczona do pracy w Radzie przez Radę Powiatu. W dniach 1, 8, 17 i 22 marca pracowałam w Biurze Rady Powiatu, podpisując uchwały, przygotowując materiały na sesję Rady Powiatu oraz w innych bieżących sprawach Rady. 23 marca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji do Spraw Społecznych i Finansów, podczas którego radni i członkowie zarządu wizytowali drogi powiatowe, zarówno te wyremontowane, jak i te przygotowywane do remontów. Zadaniem komisji jest wydanie opinii w sprawie kolejności i zakresu remontów bieżących w roku 2021 i przygotowanie inwestycji na lata następne. Oczywiście w tym wyjeździe również uczestniczyłam. 24 marca uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji do Spraw Społecznych i Finansów. Natomiast w dniu dzisiejszym przewodniczę 30. sesji Rady Powiatu w Węgorzewie. Dziękuję bardzo. Poproszę pana przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów, radnego Eugeniusza Pieczul, o informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, będąc przewodniczącym Komisji do Spraw Społecznych i Finansów, kolejny rok aktywnie włączyłem się razem z kilkoma innymi radnymi Rady Powiatu w organizację obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ten szczególny czas mieliśmy okazję wspominać w dniach 26 lutego do 1 marca tych naszych największych patriotów, którzy za swoją postawę właśnie i niezłomną walkę o wolną i suwerenną Polskę ponieśli cenę największą, złożyli daninę krwi i życia na ołtarzu ojczyzny. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy skorzystali mimo obostrzeń związanych z pandemią i wzięli udział w tych obchodach. 23 marca, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, odbył się wyjazd studyjny, który został zaplanowany przez Komisję do Spraw Społecznych i Finansów w ramach planu pracy komisji. Udaliśmy się na drogi powiatowe, łącznie objechaliśmy aż 120-kilometrowego odcinka dróg powiatowych, dokonaliśmy oceny ich stanu, jakości dróg po sezonie jesienno-zimowym. Wnioski i stosowne rekomendacje zostaną zebrane i opracowane w formie sprawozdania.
i przedłożone członkom komisji z prośbą o wniesienie ewentualnych uwag, a następnie ten dokument zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu do zaopiniowania. Przy okazji wyjazdu studyjnego na drogi powiatowe członkowie komisji zostali również poinformowani o planowanych inwestycjach drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiatowych i Gminnych. W ramach tego programu, celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. I chciałbym króciutko w paru zdaniach na temat tego programu. Program zakłada dofinansowanie nawet do 80% kosztów inwestycji, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania może sięgać aż 200 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy zaplanowano przynajmniej po jednej inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo pieszych na drogach powiatowych na terenie każdej z gmin powiatu węgorzewskiego. Kwota środków przewidziana w roku 2021 na dofinansowanie tych zadań na poziomie powiatowym w województwie warmińsko-mazurskim to ponad 16 milionów złotych. Podobna kwota jest przeznaczona na zadania na szczeblu gminnym. W związku z tym możemy powiedzieć sobie, że mamy do dyspozycji jako samorządy gminne i powiatowe około 32 milionów złotych. Nabór wniosków jest prowadzony przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Termin składania wniosków upływa w dniu 9 kwietnia. 24 marca odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Społecznych i Finansów, na którym były procedowane materiały przygotowane na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Panie i panowie sprawozdawcy szczegółowo referowali przygotowane przez siebie sprawozdania i informacje. Dzisiaj członkowie Komisji do Spraw Społecznych i Finansów uczestniczą w sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Adama Wasilewskiego o przedstawienie informacji z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę. Dziękuję. Wysoka Rado, w okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna nie obradowała. Członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział w wyjazdowym przeglądzie dróg powiatowych oraz wczoraj w sesji, w Komisji do Spraw Społecznych i Finansów. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Szanowni Państwo, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Macieja Westfalwicza w tej chwili nie ma, chociaż deklarował, że się włączy, ponieważ ma tam ważne sprawy w szkole. Także liczymy, że jeszcze dojdzie. Natomiast w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna skarga, ani wniosek, ani również petycja. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, punktu piątego. Informację w imieniu Zarządu Powiatu składa starosta Marzenna Supranowicz. W materiałach, przypominam Państwu, otrzymaliśmy informacje z okresu od 26 lutego do 16 marca. Były wówczas trzy posiedzenia zarządu i to mamy na piśmie. Natomiast teraz poproszę o uzupełnienie przedłożonej informacji panią starostę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie panie, panowie, panów Wysoką Radę, witam wszystkich gości zaproszonych, witam kolegów, członków zarządu, pracowników obecnych na dzisiejszej sesji, witam wszystkich, którzy dzisiaj zechcieli czas poświęcić, żeby być z nami. Szanowni Państwo, no rozpocznę od stanu epidemiologicznego na terenie naszego powiatu, jak przy każdym sprawozdaniu. Chcę powiedzieć, że bardzo dokładnie analizujemy w naszym powiecie sytuację od kiedy to, czyli od początku marca jesteśmy jako warmińsko-mazurskie czerwoną strefą. Chcę powiedzieć, że w poszczególnych dniach nie mieliśmy najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o zachorowania, bo tak naprawdę były to do 10, że tak powiem, przypadków praktycznie przez niemal cały czas. W ostatnim czasie, zaraz Państwu powiem, te zachorowania się zwiększyły. Największą ilość, jeżeli chodzi o marzec zachorowań, mieliśmy 19 marca, było to 17 osób. Natomiast proszę Państwa, później było i 10, 13, 5, 2. Dzisiaj mamy stwierdzonych wyników
pozytywnych 10, na zbadanych 47 osób. Także sytuacja, staramy się tak jak zawsze mieć to pod kontrolą. U nas te duże zachorowania przeszliśmy, jak Państwo pamiętacie, więc teraz już jest tych osób może troszeczkę mniej, aczkolwiek badanych jest w dalszym ciągu dużo. Są to dane na dzień dzisiejszy, na 25 marca, na godzinę 10:30. Wrócę jeszcze do tej sytuacji epidemiologicznej przy poszczególnych jednostkach, ale przejdę, proszę Państwa, jak zawsze do kilku bieżących spraw, o których może na bieżąco nie ma we wszystkich zarządach. I zacznę od inwestycji, bo proszę Państwa, robimy sporo, zarówno pod względem przetargowym, jak i pod względem przygotowania do kolejnych przetargów. I tak dwa słowa o inwestycjach, które mamy w budżecie uchwalone uchwałą budżetową na rok bieżący. Proszę Państwa, no oczekujemy z niepokojem, mija już praktycznie czwarty miesiąc, od kiedy mamy rozstrzygnięty przetarg na drogę Ołownik-Dąbrówka. Jesteśmy ofertą związani pod warunkiem otrzymania środków na dofinansowanie z tego zadania rządowego, dofinansowania dróg samorządowych. Dalej oczekujemy, nie ma jeszcze listy ogłoszonej osób, podmiotów, samorządów, które otrzymały dofinansowanie z tego programu, więc tutaj sprawa jest dalej otwarta, nie wiadomo. Może tylko powiem, że jeżeli ten czas minie związania ofertą i ta nie zostanie podpisana umowa z wojewodą, to będziemy musieli ogłosić drugi przetarg. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ośrodek szkolno-wychowawczy, przypominam, robimy tam dużą inwestycję, inwestycję termomodernizacyjną. Jest to inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, z urzędu złożyliśmy wniosek, przypomnę, do Pana Marszałka. Realizujemy tą inwestycję, wykonawca, przypomnę, firma Zenon Moskal. Pracę rozpoczęliśmy praktycznie od 1 stycznia, 6 chyba stycznia przekazaliśmy plac budowy, umowę podpisaliśmy w ubiegłym roku. Dofinansowanie, tak jak powiedziałam, blisko 85%, zakończenie inwestycji 11 miesiąc miałam na myśli. Prace idą zgodnie z harmonogramem, odbyły się dwie rady budowy, uczestniczę w tych spotkaniach z wykonawcami, tutaj uczestniczymy ze strony i zarządu i pracownicy na bieżąco, mamy wiedzę, idzie to wszystko, jest pod kontrolą, okres zimowy mija spokojnie, także na bieżąco będę Państwa informowała, jak prace na tym obiekcie postępują. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kolejną inwestycję, którą mamy w budżecie, na którą też mamy zabezpieczone środki, to jest zmiana ogrzewania w naszym starostwie. Proszę Państwa, mamy tutaj, wystąpiliśmy do Pana Wojewody o wskazanie organu, który nam wyda pozwolenie na budowę. Tym organem wskazanym jest starosta giżycki. Procedura trwa. Wystąpiliśmy o warunki do zakładu gazowniczego. Wiem, że tutaj będzie wiele innych podmiotów, które się będą podłączać, oczekują na taką, że tak powiem, dostawę gazu. Mówię nawet w naszym budynku, bo to są i lekarze, i gdzieś tu po sąsiedzku wiemy, że będą kolejne przyłącza. Także jest to, że tak powiem, na etapie realizacji, wyprzedzając jakby może pytanie o etap realizacji. Także jest to na bieżąco, ale w tej chwili na fazie dokumentacyjnej. Proszę Państwa, kolejne inwestycje, które mamy w budżecie, na które mamy zabezpieczone środki finansowe, to jest inwestycja w zespole szkół zawodowych. Tam, przypomnę, mamy złożony wniosek na dach, ogrodzenie, inne tam zagospodarowanie terenu. I tak, proszę Państwa, również proceduralnie długo przygotowywaliśmy tę inwestycję pod kątem dokumentacyjnym. Również tutaj wystąpiliśmy do Pana Wojewody o wskazanie organu, który nam wyda pozwolenie na budowę. Tym organem jest również starosta giżycki. Pozwolenie zostało wydane. Jest ono już ważne, że tak powiem, uzgodnione. Również tutaj, proszę Państwa, wystąpiliśmy do Pana konserwatora, tu akurat
w naszym przypadku pani pełni tę funkcję, ponieważ musieliśmy mieć zgodę, jeżeli chodzi o tą inwestycję, tak ogólnie powiem, również i ogrodzenie. Mamy zgodę oczywiście i przygotowujemy procedurę przetargową. Chcemy tą inwestycję wykonać w okresie wakacyjnym. Taki mamy zamiar czasowy. Kolejną inwestycją, na którą mamy środki finansowe, to jest ośrodek szkolno-wychowawczy, kolejna inwestycja, jeśli chodzi o dach. Tutaj, proszę Państwa, jest to dach na tym, jak wolimy, pierwszym, a jak to woli, drugim budynku, bo to jest ten budynek pierwszy z tą wieżyczką, tak zwaną, no, z wieżyczką połączony tym łącznikiem. Państwo wiecie, o czym mówię, tam, gdzie mieści się administracja. Tutaj również, proszę Państwa, wystąpiliśmy, oczekujemy zgody konserwatora. Jest to ten etap uzgodnienia dokumentacyjnego. Też jesteśmy przed przetargiem. Chcielibyśmy ten przetarg ogłosić tak, żeby obie te inwestycje szkolne również w okresie wakacyjnym zakończyć. Proszę Państwa, tu już było wspomniane, powiedział o tym pan przewodniczący, jesteśmy po objeździe dróg, natomiast proszę Państwa, przygotowujemy się do, w tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacji, będziemy składać 3 projekty, jeśli chodzi o przejścia, chodniki, tak może powiem ogólnie. Są to 2 przejścia z chodnikami, z elementami nawierzchni drogowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach bezpiecznych przejść. Są to inwestycje, które będziemy realizować w Ołowniku i w Posesbrzu. Przynajmniej jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania wniosku. Termin składania tych 2 projektów to jest 9 kwiecień. W tej chwili przygotowujemy się, aby wszystko było gotowe na ten poświąteczny termin. I trzecim zadaniem, proszę Państwa, jest przygotowanie, też byliśmy na objeździe w tym miejscu, gmina Węgorzewo, miejscowość Węgielsztyn, chcemy zrobić tam chodnik przez całą miejscowość. Tutaj przygotowujemy się z programu Rybactwo i Morze, PO Ryby, znany nam program, mamy już doświadczenie z tym programem, taki bardzo fajny, przyjazny środowisku. Wnioski będziemy składać, konkurs otwarty do 20 kwietnia, przygotowujemy się z tym zadaniem. Tu jest dofinansowanie, jak Państwo pamiętacie, do 85%. Może tylko powiem, że wystąpię do samorządów, tu również tu koledzy radni, wszyscy na objeździe, ale już tu jestem po kilku rozmowach z samorządami, podkreślę, że nie ze wszystkimi. Jak już będę znała kwoty, to na następnym sprawozdaniu tą informację Państwu złożę, żeby wzorem lat, roku ubiegłego, może już nie lat, samorządy partycypowały w udziale własnym powiatu w 50% dofinansowania. Mówię o tych inwestycjach, jeśli chodzi o chodniki, akurat 3 i w każdej gminie naszego powiatu. Proszę Państwa, tak jak w każdy poniedziałek, mówię o tym na każdym sprawozdaniu, mamy wideokonferencje, na które są zapraszani na wniosek naszego przewodniczącego konwentu, pana starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja, panowie wojewoda bądź zastępcy wojewody, pan dyrektor Kuriata, dyrektor Dzisko, szef naszego sanepidu, dyrektor Zakrzewski, tutaj służba zdrowia. Rozmawiamy o sytuacji bieżącej, dużo jest tego, bo wchodzą kolejne obostrzenia, kolejne jakieś tutaj zadania też i dla nas są stawiane, mówię o samorządach, tu głównie chodzi o szczepienia i na bieżąco jesteśmy tutaj ze służbami, tymi, o których tutaj wcześniej powiedziałam, a jak potrzeba, to też inni, bo i kurator, w zależności od tego, na jaki temat rozmawiamy, co tydzień się w tej materii spotykamy. Proszę Państwa, spotkałam się dość często, kilka miałam spotkań, może tak to powiem, w okresie międzysesyjnym z panami komendantami, z panem komendantem naszej policji, z panem komendantem Straży Pożarnej. Panowie komendanci już zwrócili się na piśmie. Na najbliższym zarządzie 30 we wtorek panowie komendanci są zaproszeni przez zarząd. Porozmawiamy, jak
jakby o konkretach, ponieważ wiem, że te dwie służby zwróciły się do samorządów, zwracają się nie tylko do samorządów, do innych instytucji, również o dofinansowanie zakupu samochodów potrzebnych do działań służb, którym szefują. Wiem, że Straż Pożarna chce kupić duży samochód ratowniczo-gaśniczy, a Policja taki nieoznakowany do patroli takich bieżących. I po tym zarządzie będziemy wiedzieli już ostatecznie, jakie to są kwoty, ponieważ wiem, że panowie komendanci, tak jak powiedziałam, oczekują również, starają się w innych miejscach. I kilka zdań odnośnie bieżących. Nie ma spotkań. Wiecie państwo, że w reżimie sanitarnym wszystkie spotkania są poodwoływane, wszystko jest zdalnie, online. Od pierwszego też uczestniczyłam, byliśmy w gronie kilku dosłownie osób, 5-6, jak już powiedział pan przewodniczący komisji, pan Eugeniusz Pieczul, uczestniczyłam w zapaleniu znicza symbolicznego 1 marca w poniedziałek na rondzie żołnierzy wyklętych. 3 marca również mówiła o tym pani przewodnicząca. Spotkaliśmy się, ja państwu powiem, kto uczestniczył w tym spotkaniu. 9 marca, przepraszam, nie 3, 9. Było spotkanie, w którym uczestniczyli pani dyrektor Katarzyna Kopiczko, pani Dorota Giczewska, dyrektor MOPS-u, pani Małgorzata Juchniewicz, nasza pani sekretarz, pan Dariusz Jurkiewicz, PCPR, pan dyrektor, pani Monika Józefowicz-Pilch, dyrektor, nasza pani dyrektor DPS-u, pan Mariusz Patyga, pan wicestarosta, pan Krzysztof Kołaszewski, burmistrz, pani przewodnicząca Halina Faj, Andrzej Kruk, bo byliśmy, cały nasz zarząd uczestniczy w tych spotkaniach i moja skromna osoba. Uczestniczyliśmy w spotkaniu, pan burmistrz otrzymał propozycję, proszę państwa, od KOWR-u, na przejęcie pałacu w Łęgwarowie, pałacu, w którym mieszkają póki co mieszkańcy, kilka rodzin. Jest propozycja zmiany miejsca zamieszkania dla tych osób. KOWR chce przygotować inną lokalizację na mieszkania. Oczywiście jest pełna zgoda tam osób mieszkających, a cały ten kompleks pałacowy z całym zapleczem, bo to jest ponad 11 hektarów takiego parku, nie wiem jak to tam w parku, czy w ogóle drzewostanu na działce, proponuję przekazać gminie i tak jak tu już było mówione, na cel najlepiej jakiś społeczny, usług społecznych. W tym celu się spotkaliśmy, jak państwo widzicie, po nazwiskach dyrektorów, funkcjach, więc były to różne branże, różne usługi w tej dziedzinie społecznej. No dyskutowaliśmy, bo to spotkanie było 9, a następne było 24. Proszę państwa, czegoś konkretnego nie wskazaliśmy, ale dwie drogi tutaj jakby prowadziły do tego miejsca, to znaczy usługi w dziedzinie właśnie dla dzieci, takie rodzinne domy dziecka, czy rodzinny dom dziecka, bo to musi spełniać szereg norm. My jeszcze mówimy o budowlanych i przestrzennych, bądź coś dla osób starszych, nie chcę mówić, że DPS, czy może jakiś zakład opiekuńczo-leczniczy w tej materii, takich tutaj udzielono panu burmistrzowi jakby kilku, no bardzo była duża burza mózgów. Każdy miał możliwość tutaj ze swojego podwórka powiedzieć, jak wygląda. Wiemy, że dzisiaj standaryzacje i szereg, wiele obostrzeń uwarunkuje działalność takich domów, więc no, lokalizacja jest tu istotna. Nie znamy jeszcze decyzji pana burmistrza, no, niemniej jednak rozstając się, wiedzieliśmy, że raczej no, będzie szukał wyjścia, aby tą nieruchomość przejąć. 11 marca Społeczna Rada w PCPR-ze osób niepełnosprawnych. Głównie pod tematy dzisiejszej sesji opiniowaliśmy, Rada opiniowała, ja byłam zaproszona na to posiedzenie, Rada opiniowała budżet, który dzisiaj będziemy omawiać, podział środków. No i objazd dróg, o którym już tutaj mówiliśmy. Z tego objazdu dróg będzie przygotowany protokół, który przekażemy tutaj nam wszystkim. Oczywiście zarząd otrzyma do realizacji i
ale omówiliśmy już tam sobie wszystko, co mamy zrobić, co planujemy przynajmniej na ten rok. Zadania, że tak powiem, praktycznie zostały już wyznaczone i będziemy starać się to wszystko realizować. Proszę Państwa, dzisiaj pozwolę sobie szczegółowo o poszczególnych jednostkach nie mówić, tak jak robię to co miesiąc, ponieważ my mamy naszych fachowców w dziedzinie, dyrektorów i oni na pewno szeroko powiedzą, dopowiedzą jeszcze. Mamy rok omawiać 2020, ale jak znam dyrektorów, to na pewno coś o roku 2001 też opowiedzą o bieżącej swojej działalności, więc tutaj już nie będę mówiła, ale tylko dwa słowa. Powiatowy Urząd Pracy, liczba osób bezrobotnych na koniec lutego 2021 w naszym powiecie wynosiła 1157 osób. Spadła ta liczba około 10 osób, 9 chyba dokładnie, w stosunku do miesiąca poprzedniego. Proszę Państwa, na bieżąco przedsiębiorcy składają wnioski o dostępne środki pomocowe w ramach pieniędzy, środków przekazywanych do przedsiębiorców w związku z COVID-19. Są to, przypomnę, i pożyczki na ogół bezzwrotne, inne formy działalności. W marcu Powiatowy Urząd Pracy złożył natomiast wniosek o dofinansowanie aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia w ramach RPO. Wniosek już przeszedł ocenę i formalną, i merytoryczną. Kwota to jest milion, wnioskowana oczywiście, 1 636 834,47 zł. I obejmuje ona aktywizację 109 osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym Urzędzie Pracy. Przypomnę, jest to wniosek dla osób powyżej 29 roku życia. Na bieżąco też są prowadzone wnioski na inne formy zatrudnienia. Składają jednostki, zarówno firmy, składają jednostki samorządu. Także ta praca jest na bieżąco, mimo pandemii i pewnych może troszeczkę niedogodności jakichś takich osobistych, bo są ludzie na kwarantannach, są ludzie może na izolacjach. Mówię tutaj już nawet o wszystkich jednostkach, bo też mamy dzisiaj, od kilku dni, nie dzisiaj, przepraszam, mamy taką sytuację w PCPR-ze. No niemniej jednak, no każdy urząd, jak widzimy, na bieżąco to dotyka i jakoś starajmy się te wszystkie nasze bieżące działalności załatwiać na czas. Szanowni Państwo, ja dzisiaj tak troszeczkę krócej, więc bardzo dziękuję. Gdyby były pytania, to bardzo proszę, odpowiem na nie. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, dziękuję Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo Pani Starosto. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy informacji. Bardzo proszę radnych o pytania do przekazanych informacji. Jest to podpunkt D punktu 5. Zapraszam, bardzo proszę zgłaszać się do zabrania głosu. Kto z radnych ma pytania do zadanych informacji? Pierwszy był pan Eugeniusz Pieczur. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja najmocniej przepraszam, ale chciałbym, jeżeli oczywiście pani starosta pozwoli, tylko w jednym miejscu zwrócić uwagę na to, że znamy kwoty, które zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Zawodowych. Ta kwota łącznie wynosi 1 100 000 zł, także jeżeli mogę podpowiedzieć ewentualnie, że ta kwota, tak ona już będzie wkrótce pracować w związku z tym, to tylko takie uzupełnienie. Bardzo dziękuję. Ja mogę, jeśli tutaj koledzy sobie życzą, dokładnie podać kwoty, jakie mamy w budżecie, bo mamy to w załączniku budżetowym. Tak, w ośrodku szkolno-wychowawczym jest to kwota, tak jak tu kolega Eugeniusz powiedział, 1 100 000, z przeznaczeniem na zespół szkół zawodowych to jest 500 000 zł, 600 000 ośrodek szkolno-wychowawczy, czyli
razem 1 100 000, natomiast te inwestycje mamy w załączniku budżetowym w pozycjach 3 i 4. Łączna kwota inwestycji kosztorysowa oczywiście, przypomnę, tylko zespół szkół zawodowych to jest 581 600, a w ośrodek szkolno-wychowawczy 650, także to dofinansowanie wynosi w jednym przypadku 80 kilka procent, a w drugim 90 kilka. Nie dopowiedziałam, uzupełniam, dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę pana radnego Józefa Pawlika. O, dziękuję. Ja mam takie pytanie do pani starosty. Pan Rutkowski czym się zadłużył w liceum, bo tam gdzieś doczytałem się, że nie chciano mu na raty rozłożyć? Mhm. Jedno pytanie. Drugie, złożono zaproponowano ankiety w szkołach podstawowych, czy już jest odpowiedź jakaś? Tak. Szanowni Państwo, jest, już wszystko mówię. Ankiety ja poinformowałam zarząd. Proszę Państwa, zapytaliśmy uczniów szkół, zadaliśmy różne pytania. Ja może nie będę omawiała szczegółowo tej ankiety, tylko poproszę panią z rady, żeby załącznik do protokołu, który ankieta wypełniona, czy może nie wypełniona po części, ankieta, która jest zbiorem wszystkich odpowiedzi, prześlę ją państwu. Jest to taki dość ciekawy materiał do porównania, do zapoznania się, jak nasi uczniowie odpowiedzieli na pytania o nasze szkoły średnie. Może tak? Była to ankieta skierowana do wszystkich uczniów plus klas ósmych z całego powiatu. Oczywiście do przyszłych absolwentów, nie do tych, którzy się uczą w tej chwili. I ja może ją prześlę państwu, nie będę jej tutaj szczegółowo omawiała. Dobrze, jeśli jest taka zgoda wszystkich państwa. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie tego pana, myślę, sprawą na bieżąco zajmujemy się, bo i pani skarbnik, i pani sekretarz, pan, którego nazwisko tutaj padło, podpisał umowę z liceum ogólnokształcącym na wynajem pomieszczeń na działalność, nie na działalność, tylko na wypoczynek młodzieży z Warszawy. To był SKS, nie mam tej umowy przed sobą, więc mówię to tak z pamięci. No i ta umowa została podpisana. Potem się okazało, że pan to podpisał jednoosobowo, a statut tej organizacji stanowił, że powinno tą reprezentować to dwie osoby, żeby móc taką umowę podpisać. Niemniej jednak taka umowa została przez szkołę podpisana. No i pan się z umowy nie wywiązał i winien jest powiatowi 20 kilka tysięcy złotych. Pan kilkakrotnie wnioskował, było mu rozkładane na raty. Później niewielką kwotę wpłacił ten pan, 500 zł. Później znowu wydłużaliśmy czas. Pani skarbnik kontaktowała się, pani mecenas. No długa droga, naprawdę duża tutaj przychylność i te rozkładanie w czasie. No pan się nie wywiązał z żadnych terminów i cóż, no i decyzja zarządu taka była, żeby po prostu być tu konsekwentnym, tak? Dziękuję. A jeżeli można jeszcze pani. Bardzo proszę panie radny. Czy coś wiadomo, dlaczego Węgorzewie już nie można zapisać się na Narodowy Fundusz do żadnego stomatologa, czy coś wiadomo? To jedna kwestia. I druga, była rozmowa o tym pałacu w Łęgwarowie. Czy on jest pod nadzorem konserwatora? Jest. Aha, rozumiem. A jakie tam sumy padały na wykonanie tego remontu i przesiedlenie tych mieszkańców? Ile by... Odpowiem na pana bardzo pytanie. Proszę, pani starosto.
Odpowiem na pana pytanie, panie radny, w kolejności. Jeżeli chodzi o stomatologa, trudno mi wypowiedzieć się w tej sprawie. Muszę się z tym tematem zapoznać. Natomiast nie mam wiedzy, nikt mnie o to nie pytał. W sensie, że ma jakiś problem z zapisaniem się do stomatologa. Musiałabym sprawdzić, którzy stomatolodzy, bo nie wszyscy oczywiście, tak jak wiemy. Znamy takich stomatologów, którzy mają tylko prywatne gabinety, nie wszyscy świadczą usługi, mają podpisane umowy, tak może to powiem, z Narodowym Funduszem. Natomiast nie wiem, panie radny, prześledzę ten temat, udzielę odpowiedzi pełniejszej, bardziej wiążącej panu radnemu i państwu radnym na ręce pani przewodniczącej. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, z tego co powiedział na spotkaniu, na spotkaniach pan burmistrz, wstępna kwota, jaką deklaruje KOWR na przystosowanie tego miejsca, bo przecież jest też otoczenie, ale głównie tego budynku, na który jest pod ochroną konserwatorską, też odpowiadam na pytanie, to 6 milionów złotych. Niemniej jednak, gdyby była potrzeba większych środków, ponieważ deklaracja w KOWR-u jest taka, że chcą przekazać, że tak powiem, dosłownie pod klucz, czyli jeżeli będą tam usługi tego typu opiekuńcze, to będzie to wystandaryzowane i tak jak ma działać tego typu placówka. Więc tutaj, tak jak mówił pan burmistrz, może to być i kwota większa i taką kwotę również na pokrycie kosztów tejże organizacji wskazanej tutaj przez samorząd placówki KOWR poniesie, ale to cytuję jakby za burmistrzem. Dziękuję bardzo, pani starosto. Bardzo proszę. Ja dziękuję. Pani... Dziękuję. Proszę bardzo, o głos prosi kolega Maciej Zmitrowicz. A kontynuując tutaj jeszcze ten wątek Józefa Pawlika odnośnie tego, tej należności, tak? Rozumiem, to jest należność liceum czy gradu? Chciałbym wiedzieć, kto jest stroną był umowy, kto podpisywał umowę. Umowę podpisywała szkoła. Szkoła. I rozumiem, że też i szkoła będzie prowadziła w tej chwili egzekucję tej należności? Nie, my. To ja tu poproszę o pani mecenas, ja pani sekretarz. Tak. Szczegółowo powie. Nie to, my, też, nie szkoła. Okej, to prosiłbym właśnie o informację, kto będzie prowadził egzekucję i też chciałbym wiedzieć, i ta kwota tych 20 paru tysięcy złotych, czy ona nie jest przeterminowana, czy możemy ją egzekwować? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Juchniewicz. Dzień dobry. Postępowanie jeszcze przedsądowe przekształciło się z postępowania związanego z zobowiązania UKS-u, który nieprawidłowo zawarł umowę z liceum jednoosobowo. Musiała nastąpić uruchomienie pewnej procedury, wezwanie UKS-u do potwierdzenia tej umowy poprzez dwóch członków UKS-u, Uczniowskiego Klubu Sportowego. Uczniowski Klub Sportowy nie prowadzi działalności gospodarczej. Uczniowski Klub Sportowy jest osobą prawną wpisaną do rejestru starosty, jeśli jest, czy prezydenta, bo akurat tu jest prezydent Warszawy. To nie są rejestry jawne. Dopiero po uzyskaniu informacji z organu rejestrowego prezydenta Warszawy zorientowaliśmy się, że ta umowa była podpisana nieprawidłowo jedynie przez skarbnika tego UKS-u, a powinna być dwuosobowa reprezentacja. I w związku z tym UKS został wezwany do naprawienia tego błędu. UKS nie naprawił tego błędu, a więc nie zaakceptował tej umowy. Żaden z członków zarządu tego organu właśnie wykonawczego nie podpisał tej, jakby nie zatwierdził, czy jakby nie zniósł tego błędu jednoosobowego podpisania. I ta umowa, może to zobowiązanie, przekształca się w szkodę, którą wyrządził nam ten pan poprzez podpisanie bez umocowania tej umowy. I teraz to postępowanie sądowe będzie szło w kierunku odszkodowania takiego cywilnego, ale nie od osoby prawnej, tylko od osoby fizycznej. Ten pan, można powiedzieć, uznał ten dług
dlatego że on po wezwaniu do zapłaty, które to wezwanie poszło już osobiście do niego 5 lutego, wniósł właśnie to podanie o rozłożenie na raty i wpłacił 1500 zł. Zarząd na ostatnim posiedzeniu odmówił rozłożenia na raty, no i idziemy do sądu. To postępowanie nie jest przeterminowane, ponieważ egzekucja w stosunku do osób fizycznych jest 6-letnia teraz chyba, tak? Nie 10-letnia, więc no moim zdaniem no tylko tu jest kwestia tego typu, że sądem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy nie będzie sąd w Giżycku, tylko sąd miejsca zamieszkania tego pana, województwo lubelskie chyba. Lubelskie, dobrze mówię? Chyba tak, tak. Więc tyle mam do powiedzenia. To jest 27 820 zł. No i pomniejszyć trzeba o te 1500 zł, które wpłacił no ze 2 tygodnie temu. Tak wygląda stan prawny tej sprawy. W poniedziałek, we wtorek już będzie wysłany pozew do sądu. Dziękuję bardzo. Pani. Dziękuję. I czy mogę jeszcze, pani przewodnicząca? W drugim temacie tutaj mówiliśmy o tym objeździe dróg naszych powiatowych i z pewnością protokół z tego będzie też nam przekazany do wglądu dla radnych. Ale moje pytanie jest następujące. Czy zarząd już myślał nad ewentualnym zwiększeniem budżetu naszego zarządu dróg powiatowego z uwagi chociażby na to, że aktualna zima no jednak uszczupliła dosyć mocno tutaj budżet właśnie tej jednostki w postaci zużycia paliwa, o którym mówił pan dyrektor. No i też tutaj zwraca uwagę na koszt tego paliwa, że znacząco dla niego wzrósł i tutaj ma ograniczone możliwości. Tak więc moje pytanie brzmi, czy zarząd widzi możliwość zwiększenia tutaj budżetu jednostki, tak jak to było w ubiegłym roku o te 100 tysięcy złotych? Odpowiada pan starosto? Odpowiadam na pytanie pana radnego Macieja Zmitrowicza, ale wcześniej jeszcze tylko powiem państwu, znalazłam tą ankietę, którą państwo otrzymacie, nie będę jej całej czytała. Była ona przeprowadzona wśród, mówię o szkołach, 177 uczniów szkół podstawowych naszego powiatu, klas ósmych, i odpowiedzi udzieliło 153. 153 ankiety wróciły na 177. Dostaniecie państwo podsumowanie tej ankiety. Natomiast będziemy szczegółowo, odpowiadam już teraz na pytanie konkretnie o drogi, będziemy szczegółowo na ten temat objazdu dyskutować na zarządzie 30, bo jeszcze zarząd nie miał posiedzenia po objeździe. Natomiast my już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że na pewno wyjdzie taka potrzeba i po zimie, ale też z panem dyrektorem zarządu spotykamy się praktycznie na każdym zarządzie i pomiędzy zarządami. Jesteśmy tutaj na bieżąco w kontakcie, mówię o zarządzie, i rozmawiamy na ten temat o tej metodzie, którą pan dyrektor nam tutaj pokazał, takiego troszeczkę własnym sumptem robienia tych dróg żwirowych. Faktycznie jak najbardziej jesteśmy za i uważamy, że tutaj na ten żwir te środki powinny się znaleźć. I taką możliwość zarząd widzi. Proszę państwa, a wzorem ubiegłego roku chcę powiedzieć, że tak jak w zeszłym roku my wszyscy, bo to Rada decydowała, z różnych oszczędności zdejmowaliśmy, bo wiele rzeczy nie wykonaliśmy i w tym roku również nie wykonamy, chociażby, nie wiem, w dziedzinie turystyki czy promocji czy innych, bo po prostu mamy sytuację, jaką mamy, a budżet uchwaliliśmy, planując różne wyjazdy i spotkania. I w ubiegłym roku blisko 100 tysięcy właśnie w ramach takich przesunięć oszczędnościowych znaleźliśmy. Również znajdziemy w tym roku. Myślę, że to będzie również taka kwota. Na pewno nie pomniejszamy jakichś już, że tak powiem, ujętych w budżecie zadań i inwestycji o parę tysięcy złotych, tylko po prostu będziemy zdejmować rzeczy niewykonanych taką metodą oszczędzania. Nie będziemy kupowali, bo pieniądze zostały, mówiąc kolokwialnie, tylko po prostu wszystko przekażemy na potrzeby drogowe. I pan dyrektor
dyrektor również o tym wie i już tutaj taką deklarację składaliśmy. Myślę, że te pieniądze będą na bieżąco przez nas liczone i kierowane do Rady o zmiany i przesunięcie. Nie będzie to może jednorazowa kwota, może w dwóch, trzech transzach. Pan dyrektor o tym wie i będzie się do tego przygotowywał i wybierał drogi. Z tego, co nam mówił, chyba ma dwa takie miejsca, które chciałby zrobić w tym roku. Dziękuję bardzo, pan starosto. Bardzo proszę, panie Macieju. Dziękuję, tak? Kto z państwa jeszcze radnych ma pytanie do zarządu, do innych informacji? Ja tylko jeszcze mam pytanie, bo pani na samym początku zasygnalizowała, pani starosto, że jest... Może tak, ogłoszony mamy przetarg na drogę Ołownik-Dąbrówka. Mamy rozstrzygnięty, pani przewodnicząca. Mamy rozstrzygnięty. Jesteśmy związani ofertą chyba do początku kwietnia. Czy mamy już jakieś stanowisko pana wojewody, czy do tego czasu się to wydarzy, podpisanie umowy, dostaniemy jakby te środki, czy niestety będziemy musieli ponownie ogłaszać przetarg i no już... Takich oszczędności pewnie mieć nie będziemy. Pani przewodnicząca, odpowiem na pani pytanie, bo my na konwencie starostów o to pytamy. Wszyscy pytają, bo samorządy poogłaszały przetargi, bo tak wzorem też jakby ubiegłych lat, przypomnę, bo też my byliśmy na wiosnę już gotowi. Nie mamy jeszcze takiej informacji, natomiast tak jak pani powiedziała, wyłoniono mamy firmę i poinformowaliśmy, że warunkiem podpisania umowy z firmą, która złoża najkorzystniejszą ofertę, bo wygra jak podpiszemy umowę, jest podpisanie umowy. No nigdy inaczej nie robiliśmy, proszę państwa, bo przecież państwo mamy w budżecie środki zewnętrzne, że tak powiem, na niemal wszystkie inwestycje, także podpisujemy umowy, zawieramy umowy z wykonawcą. Czyli wiemy, że nic nie wiemy, tak? Na razie nic nie wiemy. No może poniedziałek mamy konwent, może coś będziemy jeszcze wiedzieć, bo tutaj i pana naszego przewodniczącego Harhaja tu wszyscy pytają, wszyscy starostowie również na konwencie właśnie podpytują o wszystkie we wszystkich dziedzinach, że tak powiem, otwarte umowy, gdzie czekamy na ogłoszenie list. Także co tydzień o tym rozmawiamy również na konwencie. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo proszę, przystępujemy do kolejnego punktu. Wystąpienia przedstawicieli samorządów gminnych. Dzisiaj co prawda dzwoniłam do pana burmistrza. Dzwoniłam do pana burmistrza, ale niestety on rozpoczynał konferencję, więc nie dowiedziałam się, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, ale ponieważ go dzisiaj nie ma, nie widzimy go, nie włączył się, a zatem pewnie już nie przyjdzie. Jeśli mogę, pani przewodnicząca, bo jeszcze nie wyłączyłam mikrofonu, jeśli pani mi pozwoli zabrać głos, to chcę powiedzieć, że pan burmistrz dzisiaj może, nie chcę go usprawiedliwiać, ale wiem, że dzisiaj ma dużo spotkań w związku z tym Cheetah Slow, bo przystępują, może już przystąpili, nie wiem. To właśnie, bo nawet rano mieliśmy wideokonferencję tam w zupełnie innej sprawie i też opuścił, bo właśnie mówił, że tam ma jakieś dużo różnych w tej materii, tam jakieś łączenia też, bo przecież też teraz pewnie łączą się tak jak my w celu podjęcia stosownych jakichś porozumień, także wiem, że dzisiaj ten dzień z Cheetah Slow tam miał spędzony, ale to ta moja wiedza z rana jest, także myślę, że może jeszcze gdzieś tam do tej pory to trwa. Okej, dziękuję bardzo, ale to ważna sprawa, jeśli uda nam się wejść do tej sieci, to będzie dla Węgorzewa i dla gminy bardzo ważna rzecz. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, siódmego, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne na piśmie interpelacje ani zapytania radnych, a zatem odpowiedzi również nie nadaliśmy. Punkt ósmy, zapoznanie się z informacją z zakresu promocji powiatu z uwzględnieniem sprawozdania o współpracy z partnerami zagranicznymi za 2020 rok. Zarząd przedłożył informację przygotowaną przez pełnomocnika starosty do spraw promocji kontaktów zagranicznych. I szanowni państwo, chciałabym, żeby tutaj za chwileczkę doszła do nas pani pełnomocnik. Ja otwieram dyskusję. Pytania i wnioski proszę kierować do pani starosty bądź do pani pełnomocnik. Natomiast za chwileczkę poproszę ją. Tak, poproszę. Ja już jestem, pani przewodnicząca. Dobrze. Nie wiem, czy się przyzwyczaiłam, czy
Udało mi się połączyć, także jestem, jestem. Ja się do czerwonej sukienki, dlatego pani nie dostrzegła. No dzisiaj na szaro. Jasne. Więc bardzo proszę o takie bardzo syntetyczne podsumowanie tych działań z zakresu promocji kontaktów zagranicznych w roku 2020, a potem przystąpimy do dyskusji. Będę prosiła radnych o zabieranie głosu i ewentualnie zadawania pani pytań. Bardzo proszę. Ja rozumiem, że pani przewodnicząca to jeszcze ma w pamięci wybory chyba ostatnie i czerwoną sukienkę. Okej, ale lubię czerwień jakby coś, także... Drodzy Państwo, wczoraj ja już w zasadzie opowiedziałam Państwu wszystko na temat, tak w skrócie, co robimy. Już niezależnie od tej sytuacji z wirusem SARS-2, bo koronawirus, COVID to w zasadzie choroba płuc, która jest spowodowana tym wirusem. Robiliśmy wszystko, co jest możliwe, czyli, tak jak mówię, realizowaliśmy nasze zadania zgodnie z koncepcją, którą Państwo, promocji powiatu, którą Państwo zatwierdziliście w 2017 roku. Skupiamy się przede wszystkim jako powiat na tym, żeby albo samodzielnie realizować jakieś przedsięwzięcia, albo przede wszystkim wspierać te duże, które w największym stopniu nas promują. Są to wydarzenia realizowane w gminach, we wszystkich naszych gminach, które albo dofinansowujemy, albo wspieramy rzeczowo. Cały wykaz tych wydarzeń Państwo macie w sprawozdaniu. Jeżeli chcecie, to mogę je teraz przeczytać. Może jak będą konkretne pytania do poszczególnych wydarzeń, to wtedy będzie to chyba lepiej i mniej czasu Państwu zajmę. Jeśli chodzi o wydarzenia dotyczące kontaktów zagranicznych, to przede wszystkim realizujemy takie zadania, które da się zrobić. I są to, jest to udział we wszystkich spotkaniach, webinarach dotyczących przyszłej perspektywy finansowej. Są to organizowane przez nasz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Przyszła perspektywa, która dotyczy RPO, rozwój Polski Wschodniej również, ale również też kontakty międzynarodowe dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, bo akurat ja też tym się zajmuję i tym się interesuję. Oczywiście w ramach też swojego tutaj zadania, ale to już pewnie pani starosta przedstawia na poszczególnych sesjach, realizujemy różne projekty, jak teraz mówię jako koordynator do spraw wsparcia osób potrzebujących, w partnerstwie z PCPR-em, DPS-em, Powiatowym Domem Samopomocy, ale również GOPS-ami, MOPS-ami realizujemy zadania, które wspierają rzeczowo i finansowo nasze jednostki pomocy społecznej. Dzisiaj akurat dostałam bardzo pozytywną wiadomość, z SL-a wydrukowałam, mamy rozliczony projekt z RPO, prawie 300 tysięcy złotych, wszystkie koszty zostały zaakceptowane. A to, co otrzymały od nas, oczywiście jest realizowany kolejny projekt, Kooperacja Skuteczna, w ramach którego nasze jednostki otrzymują wsparcie rzeczowe, tam te wszystkie płyny, środki dezynfekujące i tak dalej. Sprzętu przekazaliśmy dużo, również w ramach projektu z pieczy zastępczej, który realizowaliśmy z PCPR-em. Też rodziny pieczy zastępczej zostały wyposażone w sprzęt audiowizualny, internetowy, w tym komputery. Także dużo się, proszę Państwa, dzieje w tym zakresie. Mam nadzieję, że jeszcze to będziemy te zadania kontynuowali w tym roku. Oczywiście w tym roku to cała masa nowych zadań, które w tej chwili już przygotowujemy. Jeżeli będzie Państwo mieli jakieś do mnie jeszcze pytania albo pomysły może na to, co powinniśmy robić, może coś, czego jest coś, czego nie robimy, a powinniśmy właśnie zrobić. Z tyłu gdzieś tam oczywiście cały czas mam w planie zrobić mapę powiatu, bo tamta się już nam skończyła. Aczkolwiek zastanawiam się jeszcze tutaj z panią starostą, trzeba będzie to uzgodnić, ponieważ też jako Związek Stowarzyszeń LGD9, którego powiat jest członkiem, realizujemy projekt opracowanie systemu znakowania obiektów i tras turystycznych i w ramach tego projektu, który w tym roku będziemy realizowali, już zaczęliśmy, też będzie opracowana właśnie mapa interaktywna, mapa drukowana, aplikacja, także dla powiatu węgorzewskiego też odpowiednia ilość tych materiałów do powiatu trafi. Zresztą tak jak poprzednio, tamtą mapę też zrobiliśmy i powiat dostał 1000 sztuk. Także no tak z grubsza to chyba tyle. Oczywiście cały czas mamy nadzieję, bo tutaj naciska mnie Polonia. Ja też uczestniczyłam ostatnio w tym spotkaniu, o którym mówiła pani przewodnicząca w Kaziukach, w tej imprezie Kaziuki.
Rozmawiam z Iriną Korol, przewodniczącą Polonii Polskiej, naszej we Wodzie Kaliningradzkim. No, czują ogromny niedosyt, ogromną potrzebę, żeby tutaj do nas przyjeżdżać, żeby z nami się kontaktować. Liczą na to, że te warunkowania związane właśnie z tą pandemią jakoś się może wreszcie skończą i coś będziemy mogli konkretnego w tym temacie robić. Oczywiście nieustannie rozwija się u nas, tak jak wspominałam wcześniej, bardzo silnie temat turystyki. W tej chwili opracowujemy strategię, jestem w tym zespole, który opracowuje strategię. No i taka ciekawostka, gdybyście Państwo byli zainteresowani, zbliżamy się do końca diagnozy, mamy już sformułowaną analizę SWOT, mamy silne, słabe strony, czekamy teraz jeszcze na uzgodnienia dotyczące szans i zagrożeń. Dzisiaj też wysłałam takie uwarunkowania, które determinują rozwój tego obszaru w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowo-przestrzennym. No, mogę tak gadać do Was, słuchajcie, dwie godziny, no jak chcecie. Dobrze, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Proszę bardzo Państwa radnych o zadawanie pytań, o zabieranie głosu w dyskusji. Bardzo proszę. Temat pewnie jest wyczerpany. Ja poproszę tak bardzo króciutko pana Eugeniusza Pieczul, żeby podsumował, że tak powiem, wczorajszą pracę komisji w tym zakresie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Wysoka Rado, ja przepraszam, ale chciałem jeszcze głos zabrać w sprawie ewentualnego pytania, jeżeli jest jeszcze taka możliwość. Ja bym chciał skierować pytanie do pani pełnomocnik Barbary Dawcewicz. Czytając sprawozdanie przygotowane przez panią w rozdziale 1.1 podpunkt 2, odnajduje taką kwotę 40 tysięcy złotych. Jest to wniosek, który został skierowany do pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego o udzielenie pomocy finansowej w tej wysokości na współfinansowanie wydarzenia kulturalnego pod nazwą Festiwal Naturalnie Mazury. Ja mam tylko pytanie, czy tutaj nie doszło do omyłkowego podania tej kwoty 400 tysięcy. Czy nie chodziło tutaj o kwotę 40 tysięcy? 40. Tak, na pewno 40. Tam rzeczywiście chyba zer się troszeczkę dużo nastawiało. Nie słyszymy. Czekajcie, ja mogę zrobić. Barbara, masz mikrofon wyłączony. Sam wyłącza. Tak, już ma. On się sam wyłącza. Dobra, tak ustawione. Proszę Państwa, otóż tak, faktycznie ma Pan Przewodniczący rację. Tam jest pomyłka, powinno być 40 tysięcy. O taką kwotę też wnioskowaliśmy w poprzednim roku. Dostaliśmy 20 jako powiat na dofinansowanie tego festiwalu. I w 2020 również złożyliśmy taki wniosek i już mamy odpowiedź, że z uwagi na małą ilość środków w tym roku nie dostaniemy nawet 20, dostaniemy 10. Taka informacja już z samorządu województwa do nas dotarła. Bardzo dziękuję. A teraz poproszę jeszcze raz kolegę o podsumowanie wczorajszej dyskusji na komisji. Tak, w dniu wczorajszym obradowała Komisja do Spraw Społecznych i Finansów. Zapoznaliśmy się jako członkowie Komisji do Spraw Społecznych i Finansów ze złożoną informacją z zakresu promocji powiatu z uwzględnieniem sprawozdania o współpracy z partnerami zagranicznymi powiatu węgorzewskiego za 2020 rok. Gościliśmy panią pełnomocnik starosty do spraw promocji kontaktów zagranicznych i sportu starostwa powiatowego, która odpowiadała na zadawane przez panie i panów radnych członków Komisji do Spraw Społecznych i Finansów pytania. Należy stwierdzić, że komisja zapoznała się ze złożoną informacją i otrzymaliśmy jako członkowie komisji odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani
Barbarze za przygotowaną informację. Dziękuję zarządowi, który przedłożył nam tą wiedzę. Szanowni Państwo, ja też stwierdzam, że Rady Powiatu zapoznali się z informacją pełnomocnika starosty do spraw promocji kontaktów o działaniach prowadzonych w tym zakresie w roku 2020. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu kolejnego, punktu 9. Powołanie zespołu do spraw opracowania projektu programu w zakresie realizacji zadań dotyczących sportu i rekreacji w powiecie węgorzeskim. Szanowni Państwo, ponieważ komisja również w dniu wczorajszym obradowała w tym zakresie, ja od razu poproszę przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów o przedstawienie wypracowanych propozycji składu tego zespołu. Bardzo proszę, panie Eugeniuszu. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo, Wysoka Rado. W dniu wczorajszym skupiliśmy się w ramach posiedzenia komisji na wskazaniu kandydatów na członków zespołu do spraw opracowania projektu programu w zakresie realizacji zadań dotyczących sportu i rekreacji w powiecie węgorzeskim. Po dyskusji wyłoniliśmy następujących kandydatów spośród członków Rady Powiatu, członków Komisji do Spraw Społecznych i Finansów. Byli to następujący państwo radni. Pan radny Krzysztof Paluch, pan radny Mariusz Niedziółka, pan radny Maciej Westfalewicz oraz jako przedstawiciele zarządu powiatu pan wicestarosta powiatu węgorzeskiego Mariusz Fatyga oraz pani pełnomocnik do spraw sportu i rekreacji, pracownik merytoryczny starostwa, pani Barbara Dawcewicz. Wiem, że również o takie miejsce w zespole również ubiega się, no jest to informacja telefoniczna ze względów oczywistych, jest tak po zabiegu chirurgicznym, nasz kolega radny Andrzej Kalafarski również prosił o uwzględnienie swojej kandydatury, aby również móc się włączyć do tej merytorycznej pracy w ramach członków zespołu do spraw opracowania projektu programu w zakresie realizacji zadań dotyczących sportu i rekreacji w powiecie węgorzeskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co prawda wszyscy członkowie przyszli tego zespołu, wyrazili wczoraj zgodę i teraz nie wiem, czy mam Państwa ponownie pytać o zgodę, czy prosić o zgodę. Nie, tutaj podpowiadają mi radni, że nie. Ja uważam, że kolega Kalafarski, który wczoraj był nieobecny, dziś jest nieobecny, ale wyrażał akces pracy. Myślę, że my możemy tutaj do tego zespołu go dokooptować. Ja proszę Państwa proponuję, żebyśmy tutaj en bloc głosowali za całym zespołem, czyli zespół w składzie Krystian Paluch, Mariusz Niedziółka, Maciej Westfalewicz, Barbara Dawcewicz, wicestarosta Mariusz Fatyga i Andrzej Kalafarski. Sześcioosobowy zespół i proponuję przeprowadzić takie szybciutkie głosowanie. Bardzo proszę sekretarza o przeprowadzenie głosowania i głosujemy, tak jak mówię, en bloc. Uprzejmie dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku z tym przystępujemy do głosowania w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu programu w zakresie realizacji zadań dotyczących sportu i rekreacji w powiecie węgorzeskim. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem składu zaproponowanym przez panią przewodniczącą składzie? Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem pani radna Halina Faj. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kiszkiewicz. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Niedziółka, czy dotarł do nas? Nie widzimy, nie słyszymy. Pan radny Krystian Paluch. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Józef Pawlik. Za przyjęciem takiego składu. Za, dziękuję bardzo. Radny Eugeniusz Pieczul za przyjęciem. Pan radny Zenon Pomian. Za przyjęciem. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Rapita. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Roczniak. Za przyjęciem. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzenna Suplanowicz. Za przyjęciem składu. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski.
Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Westfalewicz dotarł do nas. Halo. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, jestem za. Dziękuję, za. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem za. Za, dziękuję uprzejmie. Zamykam głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Wyniki głosowania 13 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu. Dziękuję. Państwo, ja rozumiem, że pani Barbara Dawcewicz jako... O właśnie, prosi mnie o głos. Bardzo proszę. Tak, tak, pani przewodnicząca, jeśli można, bo bym chciała tu od strony technicznej się dowiedzieć, jak planujemy to robić, czy z ramienia starostwa mam tu jakąś datę zaproponować i żebyśmy się spotkali, ustalili sobie zasady pracy, plan pracy, że tak powiem, no, całą procedurę, jak to ma wyglądać, jakieś pomysły już może się uda wypracować, czy kształt tego dokumentu, żebym wiedziała po prostu, co mam robić, tak? No, moim zdaniem pani Barbara powinna być tą osobą, która będzie się z państwem kontaktowała i umawiała na spotkania, a przynajmniej na to pierwsze, więc myślę, że tak. Chyba tutaj koledzy poprą mnie. Tutaj trzeba by było zwołać pewnie po świętach, czy jak tam państwo się dogadacie, i rozpocząć pracę. Także tak, tak myślę. Ja tak to widzę. OK? Dobrze. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, punktu 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pan Dariusz Jurkiewicz, przedstawił nam bardzo obszerne sprawozdanie dotyczące i pomocy społecznej, i pieczy zastępczej, a również i tych pozostałych działań, w tym realizacji unijnego projektu Twoja Rodzina, Twoja Siła. I jak państwo wiecie, pomoc społeczna w budżecie naszego powiatu to największy dział. I tak sobie spróbowałam tam podsumować, także ze środkami pefronowskimi. Jest to kwota powyżej 18 milionów złotych i stanowi to ponad 30, dobrze, grubo, prawie 35% naszych wydatków. A zatem dział ważny i zadania ważne i bardzo istotne dla naszej lokalnej społeczności. Szanowni państwo, za chwileczkę otworzę dyskusję na temat tego sprawozdania. Ale najpierw poproszę pana Jurkiewicza o krótkie podsumowanie przedłożonego materiału i tego sprawozdania, bądź jego uzupełnienie, jeśli coś tam od dnia wczorajszego panu jeszcze się przypomniało. Bardzo proszę i po wystąpieniu pana Jurkiewicza będę prosiła państwa o zabieranie głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry raz jeszcze. Od wczoraj się raczej nic nie zmieniło od posiedzenia komisji. Natomiast nie chciałbym się powtarzać, bo większość z Państwa słyszała to, co było przedstawiane na komisji. No, chciałbym podkreślić, że jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, że w tej chwili wykonujemy wszystkie zadania po podpisaniu porozumień z innymi powiatami. Ta pomoc jest pełna, kompletna, kompleksowa. Tu jesteśmy zabezpieczeni. Od wczoraj czy się coś zmieniło? No tak, mamy nowe postanowienie sądu i będziemy umieszczać jutro z rana, od rana do południa kolejne dziecko w rodzinie zastępczej. Jeżeli coś potrzeba więcej, to jestem do dyspozycji, proszę o pytania. Bardzo, bardzo dziękuję panie dyrektorze, bardzo proszę koleżanki, koledzy radni, bardzo pytanie. Proszę. Ja mam pytanie. Bardzo proszę, Maciej Westfalewicz. U mnie się znowu kamerka zawiesiła, dlatego będę tylko kontaktował się głosem. Ja mam do pana dyrektora takie pytanie. Jeszcze wczoraj po zakończeniu mi przyszło do głowy. Czy wszystkie rodziny, zarówno spokrewniona, zawodowa i niezawodowa, dostają takie same wsparcie finansowe na dziecko, czy są jakieś różnice? Bardzo są proszę, różnice. Kolega Dariusz. Są różnice. Rodziny niezawodowe i zawodowe otrzymują w tej chwili 1052 zł po rewaloryzacji, natomiast rodziny spokrewnione otrzymują 694 zł.
Bardzo dziękuję. Kolega Maciej Westfalewicz. Tak, dziękuję. Wyczerpujące. Oczywiście. Witam kolegę. Ja tu uprzedzałam, że kolega się włączy troszeczkę później, bo miał ważne sprawy w szkole do załatwienia. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zgłaszanie się do zabierania głosu. Nie widzę. Pan Józef Pawlik, bardzo proszę. A ja mam takie pytanie, no nie wiem, do kogo go skierować. Przeraziła mnie ta procentowa, o Jezu, jak to określić, suma udziału opieki w naszym budżecie. Czy orientuje się ktoś, czy za granicą też takie duże procentowe udziały są? Można odpowiedzieć? Niech proszę, kolega Jurkiewicz się wypowie. Norwegię przytocz. Nie. Różnie to wygląda, natomiast pan radny, który zadał pytanie, jest od, jak dobrze pamiętam, pierwszej kadencji i chciałbym przypomnieć, że mieliśmy bardzo dużo, dużo więcej pieniędzy w pomocy społecznej, na przykład od powiatu gołdawskiego, który jest porównywalny do naszego, bo u nas, a tutaj patrzę na panią dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej jest, że tak powiem, bardzo poważną, dużą placówką i bardzo poważnym wielkością w budżecie. To jest ponad 10 milionów na te 18. Powiat gołdawski miał tylko i wyłącznie dom dziecka. W związku z powyższym przy naszym Domu Pomocy Społecznej mieli prawie 8 milionów mniej w pomocy społecznej. Także tutaj te 30 parę procent, te 18 milionów, o których pani przewodnicząca mówiła, to jest specyfiką naszego powiatu. To u nas tak jest. Gdyby dom społecznej, pomocy społecznej, nie powiem, że nie był, ale był dużo mniejszy, jak są w niektórych powiatach 30-osobowe domy pomocy społecznej, to nie byłoby ani procentowo, ani w złotówkach tak wysokiej pozycji w budżecie. Dziękuję. Ja dziękuję. Przepraszam, nie skojarzyłem DPS-u właśnie. Przepraszam bardzo. Oczywiście, proszę Państwa, w tych 18 milionach tam jest milion PFRON-owskich pieniędzy, które idą poza budżetem czy obok budżetu, a które zasilają osoby niepełnosprawne i oczywiście warsztaty terapii zajęciowej. Za chwileczkę usłyszymy też sprawozdanie pani kierownik. Także rzeczywiście jest to duża kwota, ale i tak też trzeba powiedzieć, że jest to specyfika naszego powiatu. Ja poproszę o dwa zdania podsumowania wczorajszego posiedzenia, dyskusji na wczorajszym posiedzeniu komisji w zakresie sprawozdania PCPR-u. Bardzo proszę, kolega Eugeniusz Pieczul. Bardzo uprzejmie dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Mieliśmy okazję w dniu wczorajszym wysłuchać szczegółowego sprawozdania z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak zwykle pan dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, pan Dariusz Jurkiewicz, w sposób nad wyraz szczegółowy, dokładny i precyzyjny wskazywał te obszary swojej działalności, które są przypisane zarówno ustawowo, jak i pozaustawowymi przepisami dotyczącymi charakteru i misji podejmowanej przez PCPR w Węgorzewie. W związku z tym po dyskusji należy stwierdzić, że komisja przyjęła treść informacji złożonej przez pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, pana Dariusza Jurkiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja rozumiem, że radni powiatu również zapoznali się i przyjęli do wiadomości sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie z zakresu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej, pomocy społecznej i innych działań. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Na pana ręce składam podziękowania pozostałym pracownikom. Wykonaliście dużą, ważną robotę w ubiegłym roku, pomimo tych trudności, jakie nas wszystkich tu dotykają. Cieszę się bardzo, że powstał ten punkt interwencji kryzysowej, który, jak wiem, to się od razu już przydał.
i w tej chwili jest tam czasowo zamieszkały. Także bardzo się dobrze stało. Trwało to troszeczkę długo, ale cieszę się, że panu się to udało. Bardzo ładne mieszkanko. Widzieliśmy to, czy widzimy to na zdjęciach, na slajdach, które pan nam wydrukował do materiałów. Serdecznie dziękuję. I przystępujemy do punktu kolejnego, punktu 11. Przystępujemy do realizacji takiego bloku informacji dotyczących wykonania zadań statutowych przez nasze jednostki i podmioty związane z pomocą społeczną. I tutaj ponownie witam panie kierowniczki, panie dyrektorki i na pierwszy, że tak powiem, ogień poproszę panią Monikę Józefowicz-Pilch, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, o bardzo krótkie podsumowanie tej rocznej działalności naszej największej placówki. Pani dyrektor przedłożyła nam bardzo takie profesjonalne i obszerne sprawozdanie obejmujące całokształt działań. Natomiast bardzo proszę, ponieważ nas słuchają również i mieszkańcy powiatu węgorzewskiego, chciałabym, żeby w kilku zdaniach pani zechciała podsumować, zanim przystąpimy do dyskusji. Bardzo proszę, pani dyrektor. Dzień dobry państwu jeszcze raz, bo chyba nie było mnie słychać na początku. I tak na początku może w nawiązaniu do wypowiedzi pana dyrektora Jurkiewicza i pana radnego Pawlika, to bym chciała tutaj podkreślić, że budżet Domu Pomocy Społecznej wraz za 2020 rok wraz z realizowanymi grantami z Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 13 milionów złotych, więc to dosyć znaczna pozycja. Co do działalności Domu Pomocy Społecznej, no tak państwo wiecie, jest to Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, intelektualnie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest to ogromny zakład pracy również, bo zatrudniamy na koniec 2020 roku, zatrudnialiśmy 171 pracowników. Realizujemy zadania opiekuńcze, bytowe, zdrowotne, edukacyjne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla naszych mieszkańców. Oczywiście 2020 rok w pewnym sensie pewne działania typu na przykład terapia ograniczył ze względu na pandemię koronawirusa i tak naprawdę były momenty, kiedy tak, pewne nasze działania skupiały się głównie na zapewnieniu tych podstawowych usług bytowych i opiekuńczych i walce z pandemią, nie rozprzestrzenianiu tego gdzieś poza Dom Pomocy Społecznej. Takie najgorsze miesiące to są, włącząwszy tak naprawdę od końca października do końca grudnia, kiedy mieliśmy tych zachorowań ponad 160 i również sporo pracowników chorowało, bo było to 60 kilka osób. Ale 30 grudnia mieliśmy ostatnie zachorowanie wśród mieszkańca i od tamtej pory na szczęście mamy spokój, jeżeli chodzi o mieszkańców. Oczywiście nadal obawiamy się, pracujemy w reżimie sanitarnym w tych różnych obostrzeniach, no i realizujemy szczepienia. Także mam dobrą wiadomość, bo po około 180 osób, które były już zaszczepione, na jutro mam już to na ten moment informację pewną, że będziemy szczepić kolejne 66 osób. Czyli jeżeli uda nam się jutro zaszczepić te 66 osób, będą to wszystkie osoby, które wyraziły bądź ich opiekunowie prawni zgodę na szczepienie. Tutaj jeszcze, jeżeli mam głos, bardzo chciałabym, jeżeli chodzi o tą walkę z tym COVID-em, z tego miejsca bardzo podziękować naszej stacji sanitarno-epidemiologicznej, pani dyrektor Maroszyk za współpracę, za sprawną realizację i wymazów. I tak naprawdę w kontakcie byłyśmy łącznie z weekendami, świętami. Wspomogli nas również żołnierze z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii. Tu pan pułkownik Mariusz Majerski również nas wsparł i jego żołnierze, także bardzo dziękujemy. Ogromną rolę tutaj również można powiedzieć, że miały środki finansowe, które otrzymaliśmy i to zarówno na dofinansowanie różnych zakupów, bądź rzeczowe sprawy, także różne ozonatory, jakieś lampy bakteriobójcze, środki ochrony i tak dalej, ale również mogliśmy wesprzeć finansowo naszych pracowników, którzy bardzo ciężko pracowali. Myślę, że też tutaj
im należą się ogromne podziękowania za tą pracę, tak naprawdę na pierwszej linii frontu. Myślę, że wszyscy stanęli na wysokości zadania, wszystkie ręce na pokład i zarówno moim kierownikom działów, jak i każdemu pracownikowi z osobna myślę, że muszę podziękować, bo bez nich naprawdę byłoby ciężko przetrwać tą trudną sytuację. I miejmy nadzieję, że te szczepienia doprowadzą do tego, że te zachorowania już się nie będą pojawiać, a nawet jeśli, to nie na taką skalę, jaką mieliśmy jesienią. Pani starosta nie mówiła na temat bieżącego funkcjonowania, to może ja tak tylko króciutko powiem, już o szczepieniach mówiłam. Zaczynamy powoli wracać do normalności dzięki tym szczepieniom. Rozwijamy terapię. Tutaj miałam okazję wczoraj też Państwu pokazać, którzy byli na spotkaniu w starostwie, co się dzieje na tej terapii. Jakie wytwory, że tak powiem, rąk naszych mieszkańców powstają i planujemy jakby jak najbardziej iść w tą stronę, żeby ci nasi mieszkańcy poza tą typową opieką bytową mieli możliwość rozwoju swoich jakichś predyspozycji i zainteresowań. I myślę, że to tak na ten moment, jeżeli nie będzie nam tutaj, nie pojawią się sytuacje tak covidowe, jeżeli nie będzie zachorowań, to jest taki priorytet na ten rok 2021 i tak naprawdę kolejny. Trochę się remontujemy w miarę możliwości własnym zasobem kadrowym, żeby nie wydawać też jakichś środków znacznych. Okazało się, że można, w budynku numer 1 od nowego roku odświeżyliśmy, można powiedzieć, wyremontowaliśmy praktycznie wszystkie pomieszczenia mieszkalne. Szykujemy się również do remontu tych części wspólnych. Teraz akurat panowie, ci robotnicy gospodarczy i panowie z warsztatu w kolejnym budynku dokonują takich bieżących napraw. Bez jakby zatrudniania, bez zlecania tej usługi remontowej na zewnątrz, też i ze względu na bezpieczeństwo, żeby nam tu ktoś po prostu czegoś, no jakiegoś, no nie naniósł, jeżeli chodzi o COVID. Właśnie musimy też ograniczyć te wejścia, ograniczyć do niezbędnego minimum, które jest potrzebne do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę koleżanki, koledzy radni, o dyskusję, o zabieranie głosu, o pytania kierowane do pani dyrektor. Nie daję szans, pani dyrektor. Że co? Wyczerpująco powiedziała wszystko. Tak. Szanowni Państwo, ja tutaj uzgodniłam z panem przewodniczącym Komisji do Spraw Społecznych i Finansów, że komisja, że on przedłoży na koniec tego bloku opinię komisji. Także na razie w związku z tym nie proszę. Natomiast poproszę, jeśli nie ma pytań ze strony radnych, dziękuję pani dyrektor. Proszę jeszcze chwilę z nami zostać. Będziemy za chwilę podsumowywać ten blok, a poproszę panią kierownik Anetę Nawojczyk, kierownik Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie, o króciutkie podsumowanie roku 2020 w zakresie zadań statutowych. Bardzo proszę, materiały oczywiście od państwa otrzymaliśmy obszerne, ale jeśli pani może nam tutaj króciutko przedstawić, bardzo serdecznie proszę. Bardzo proszę pani kierownik. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Rok 2020, nasza działalność wyglądała, można powiedzieć, pół na pół, połowę roku przepracowaliśmy, że tak powiem, normalnie, czyli stacjonarnie prowadziliśmy zajęcia i funkcjonowaliśmy troszeczkę w jakichś tam ograniczonych tym reżimie sanitarnym, ale pracowaliśmy stacjonarnie, mieliśmy normalnie zajęcia i kolejne pół roku, bo to były takie dwa okresy, gdzie nasza placówka funkcjonuje, pracuje zdalnie, działalność naszej placówki jest zawieszona. Czyli rozwoziliśmy uczestnikom różne pakiety do domów, łączymy się za pomocą Facebooka, mamy tam pokój taki, gdzie łączymy się za pomocą wideo z niektórymi uczestnikami, bo wiadomo, jest to około 10 osób, pozostałe osoby to jest kontakt telefoniczny, codzienny kontakt telefoniczny. Również jeździmy tak do uczestników, zawożąc pakiety jak do tych dalszych miejscowości.
No i tak wygląda w tej chwili dalej nasza praca, tak, bo jesteśmy od 1 marca dalej. Mamy działalność zawieszoną na razie do 9 kwietnia, na pewno będzie to przedłużone. Także tak w tej chwili to wygląda, tak i rok 2020 też, tak. Dziękuję bardzo pani kierownik. Mam pytanie, czy Zajączek do naszych uczestników, mieszkańców PDS-u dojedzie, czy nie dojedzie w tym Oczywiście roku? Tak, w następnym tygodniu przygotowujemy pakiety żywnościowe, będziemy przygotowywać i będziemy rozwozić do wszystkich uczestników. No mogę tylko ubolewać, że nie będziemy mogli razem spędzać tego spotkania. My również wszyscy. Dziękuję bardzo pani kierownik. Bardzo proszę koledzy, koleżanki radni, czy macie jakieś pytania, uwagi, sugestie, wnioski? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy pani kierownik. Pani Aneto, proszę jeszcze chwilę z nami zostać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I poproszę panią Hannę Stankiewicz, kierownika warsztatów terapii zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim, również o takie króciutkie podsumowanie tego roku 2020, jeśli chodzi o realizację zadań statutowych. Bardzo proszę pani kierownik. Dzień dobry, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. A więc rok 2020, początek roku, normalna praca, uczestnicy w warsztacie, praca zgodnie z harmonogramem, realizacja wszelkich zadań, następnie zawieszenie od marca do maja. Wtedy praca zdalna, dowożenie uczestnikom do domu, pakietów, rozmowy telefoniczne, konsultacje telefoniczne. Kolejne zawieszenie październik, grudzień i znowu praca zdalna, praca z uczestnikami przez rozmowy telefoniczne. W międzyczasie, to było pod koniec bodajże listopada, przełom listopada-grudnia, prace takie w warsztacie właśnie polegające na samodzielnym remontowaniu, malowaniu pracowni, jeszcze tam bodajże pod koniec roku wymiana terakoty w pomieszczeniach i no, praca zdalna cały czas z uczestnikami. Ja mogę trochę powiedzieć o tym, co teraz my zaczynamy robić, już jak ja tutaj jestem od 1 stycznia, i jeszcze wrócę do grudnia. Skorzystaliśmy z programu z PFRON-u Bezpieczne WTZ-y, w ramach którego zostało zakupione zostało urządzenie do dezynfekcji rąk, termometry do warsztatu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wszystkie zajęcia, które miały być realizowane w ramach harmonogramu, były zrealizowane, jeżeli uczestnicy byli w warsztacie. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tamten rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani kierownik. Szanowni państwo, bardzo proszę, czy są jakieś pytania do pani kierownik? Jakieś uwagi? Wnioski? O, jest kolega Andrzej Kruk, ma jakiś wniosek do pani kierownik. No, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Może nie do pani kierownik, tylko podsumowując ten blok, bo pan kolega radny Józef Pawlik przeraził się kwotą 18 milionów. Nie wiem, czy pani dyrektor DPS-u potwierdzi, ale sam MOPS wydaje około 10 więcej, tak? Więcej. No, 10 milionów więcej niż my, tak? Niż powiat. Myślę, że dobrze ponad 20 milionów, 23 do 25 milionów. No, to tak. Ja liczę tylko 28. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. To możemy teraz mieć tą skalę. Jakie pieniądze, jak dużo na pomoc społeczną w powiecie węgorzewskim idzie łącznie z OPS-ami. Jeśli nie ma pytań do pani kierownik, bardzo dziękuję. Ja poproszę pana Juszka, ponieważ
ponieważ komisja zajmowała się również tymi informacjami czy sprawozdaniami. Bardzo proszę o króciutkie podsumowanie, panie przewodniczący, przepraszam. Uprzejmie dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, rzeczywiście w dniu wczorajszym z wielką przyjemnością, a również i z wielką bojaźnią z drugiej strony ze względu na okres pandemiczny mieliśmy okazję wysłuchać informacji i sprawozdań złożonych przez panią Monikę Józefowicz-Pilch, nową panią dyrektor Domu Pomocy Społecznej, panią dyrektor Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie, panią Anetę Nawojczyk oraz panią Hannę Stankiewicz, panią kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Olsztynie Węgorzewskim, gdzie mogliśmy wysłuchać przede wszystkim tego, w jaki sposób szanowne panie poprzez swoich wespół ze swoimi współpracownikami i wszystkimi ludźmi, którzy są związani właśnie z opieką społeczną, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym, bo nie oszukujmy się, ale jednak zdecydowana większość środków finansowych są to środki publiczne, które są wydatkowane z podatków, są realizowane w ramach opieki społecznej w powiecie węgorzewskim. Szanowni Państwo, ograniczenie wynikające z pandemii COVID-19 w sposób jednoznaczny pokazały, że jednak determinacja w osiąganiu celów, które zostały postawione przez ustawodawcę, przez nasze jednostki były realizowane na bardzo wysokim poziomie. Co ciekawego, to jednak umiejętność dostosowywania się do bieżącej sytuacji pandemicznej pokazuje, że kreacja w ramach zarządzania poszczególnymi jednostkami jest po prostu bardzo duża i ze słów wypowiadanych zarówno przez panie dyrektorki, kierownika, możemy wnioskować, że te zadania są realizowane w sposób rzetelny i skuteczny. Należy dlatego stwierdzić, że sprawy złożone przez panie dokumenty opisujące państwa działalność w roku 2020 zostały przyjęte z dużym zrozumieniem przez członków Komisji do Spraw Społecznych i Finansów i zostały zaakceptowane. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również tutaj ze swojej strony chciałabym bardzo serdecznie i gorąco państwu podziękować, paniom podziękować za przygotowane materiały, ale również za to, co w tak trudnym roku. Chciałabym tutaj w stosunku do pani Anety Nawojczyk, do pani Hani Stankiewicz wyrazić głębokie podziękowanie za to, że pomimo, że nie macie w tej chwili uczestników, to wasi terapeuci wyrabiają tak piękne rzeczy, które widzimy na Facebooku. To są palmy, to są zajączki wypalane, bardzo, bardzo piękne rzeczy. I tak jak mówił przewodniczący, wykazujecie się dużą kreatywnością i nie spoczęliście na laurach i chociaż parę groszy dla warsztatów czy dla PDS-u jesteście w stanie jeszcze uczknąć. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę przekazać podziękowania swoim pracownikom i życzę zdrowia im ich rodzinom, no i oczywiście waszym podopiecznym, waszym mieszkańcom i waszym uczestnikom. Bardzo serdecznie państwu, panią, dziękuję. Dziękujemy. Bardzo. Przystępujemy, szanowni państwo, do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwał w różnych sprawach i w podpunkcie A. Podjęcie uchwały w zakresie administracji rządowej. Projekt numer 1. Poproszę o króciutki komentarz panią starostę, bo nie mamy tutaj nikogo organizacyjnego, o komentarz do tej uchwały. Bardzo proszę, pani starosto. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie, panowie radni, szanowni państwo. Uzasadnienie szerokie do tej uchwały macie państwo przed sobą. Niemniej jednak dodam, przypomnę, bo w zasadzie jest to
powtarzająca się czynność. Dotyczy to kwalifikacji wojskowej. Przyjmujemy zadanie zlecone w ramach porozumienia z wojewodą warmińsko-mazurskim. Te kwalifikacje, proszę Państwa, kilkakrotnie były już układane. Tę historię trochę przypomnę. W zeszłym roku jej nie było. Pamiętamy, w tym roku są podwójne, przynajmniej taki jest plan. Nasza kwalifikacja jest planowana, że się odbędzie od 26 kwietnia, patrzę na kalendarz. Niemniej jednak zobaczymy, jak to będzie. Pandemia się rozrasta, więc tu wszystko przed nami. W województwie były wskazane dwa terminy, wiosenny, właśnie ten od kwietnia i jesienny. Dotyczy to kosztów powiatowej komisji, posiedzenia komisji. Wysokość przeznaczona jest właśnie na cele związane z pracą przy kwalifikacji wojskowej. Także już może o szczegółach nie będę mówiła, bo mówię, jest to zadanie zlecone, które realizujemy. No, chciałoby się być co roku, ale w zeszłym roku nie było. W tym roku podwójny rocznik. Dziękuję pani starosto. Bardzo proszę, czy koledzy radni mają jakieś pytania do projektu uchwały numer 1? Nie. Poproszę przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów o opinię komisji na temat projektu numer 1, projektu uchwały numer 1. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym Komisja do Spraw Społecznych i Finansów procedowała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały został poddany opiniowaniu i uzyskał poparcie przy 14 głosach za. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Proszę panie sekretarzu o przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem uchwały. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym przyjęciem projektu numer 1 uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem pani radna Halina Faj. Jestem za. Za, dziękuję. Pan radny Andrzej Fiszkiewicz. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Niedziłka, czy dotarł? Nieobecny. Pan radny Krystian Paluch. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Józef Pawlik. Za przyjęciem. Za, dziękuję. Radny Eugeniusz Pieczul, za przyjęciem. Pan radny Zenon Pomian. Za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Rapita. Jestem za przyjęciem. Za przyjęciem, dziękuję. Pan radny Adam Roczniak. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzenna Supranowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Westfalewicz. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Wyniki głosowania. 13 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała z zakresu administracji rządowej została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do procedowania kolejnej uchwały, projektu uchwały. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2021 roku. Projekt numer 2. Bardzo proszę o kilka zdań na ten temat panią starostę i zaraz przystąpimy do dyskusji i do głosowania. Bardzo proszę pani starosto. Proszę państwa, również uchwała, którą podejmujemy,
od kilku lat. Uchwała ma na celu, tak jak brzmi paragraf pierwszy, wskazanie wysokości opłat za konkretne poruszające się, pływające po wodzie, zarówno rowery wodne, za statki, jachty, w zależności od długości tego sprzętu. Jest tutaj opłata za holowanie do wskazanego miejsca i za dobowe utrzymanie. Umowy zawieramy, znaczy uchwałę podejmujemy rokrocznie. Pytanie było wczoraj na komisji, czy mieliśmy takie przypadki. W tej kadencji nie było, w ubiegłej kadencji zdarzyło się raz w jednym roku, nie pamiętam w którym, jedna pływająca jednostka, ale została niezwłocznie, że tak powiem, zabrana przez właściciela. Także no głównie pewnie sezon zimowy, letni, przepraszam, może to się zdarzyć, ale jakiegoś no, problemu z tym większego w środowisku nie mamy. Dziękuję. Ale uchwałę musimy podjąć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania ze strony radnych do projektu uchwały? Nie widzę. Jeśli nie ma, to poproszę przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów o przekazanie opinii komisji w zakresie tej uchwały, projektu uchwały. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym również przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2021 roku był procedowany i podlegał zaopiniowaniu. Został przyjęty jednogłośnie 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeśli tak, to poproszę o przeprowadzenie głosowania jawnego, imiennego nad projektem uchwały. Bardzo proszę, panie sekretarzu Eugeniuszu Pieczul, o przeprowadzenie głosowania. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu numer 2 uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2021 roku w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem pani radna Halina Faj. Jestem za. Za, dziękuję. Pan radny Andrzej Kliszkiewicz. Za. Za, dziękuję. Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję. Pan radny Krystian Paluch. Za. Za, dziękuję. Pan radny Józef Pawlik. Za podjęciem uchwały. Za, dziękuję. Radny Eugeniusz Pieczul, za podjęciem. Pan radny Zenon Pomian. Za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Rapita. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Roczniak. Za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzenna Supranowicz. Za podjęciem uchwały. Za podjęciem uchwały, dziękuję. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Westfalewicz. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku, stwierdzam, że głosowało 13 radnych. Wyniki głosowania 13 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że uchwała w sprawie opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie w 2021 roku została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Przechodzimy do procedowania kolejnego projektu uchwały, projektu numer 3.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2025. Bardzo proszę o dwa zdania na temat tego projektu pana dyrektora PCPR-u, pana Dariusza Jurkiewicza. Zapraszam. Opracowanie takiego programu, przyjęcie takiego programu, ustawa zakłada, że jest to zadanie powiatu. Przygotowaliśmy projekt takiego programu. Nie jest on pierwszy, jest to kontynuacja. Program jest obszerny, obfity, z tego względu, że tak jak mówiłem wcześniej, przy pomocy społecznej mamy dużo narzędzi, mechanizmów, placówek, które zabezpieczają, chronią ofiary, mogą chronić i pracują z ofiarami. Tutaj należy wspomnieć o zadaniu zleconym, jakim jest prowadzenie programu profilaktycznego, korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców. Jest on prowadzony corocznie od 2007 roku, teraz to chyba będzie 14 czy 15 rok z rzędu. Mamy przygotowanych ludzi, tutaj była mowa o ośrodku interwencji kryzysowej z miejscami całodobowymi pobytu. Jest również niewymieniony w sprawozdaniu, bo również jest to zadanie rządowe prowadzone w Olecku najbliżej, bo jeszcze Olsztyn i Elbląg, specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy. Do tej pory, to jest już kilkanaście lat, jedna osoba z naszego powiatu tam trafiła, przebywała przez pewien czas. No i tak to wygląda. Ustawowe zadanie, użyte wszystkie narzędzia, elementy, którymi możemy się posługiwać. Pamiętam przy przygotowywaniu, on jest podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy profilaktyki, czyli z pracy przed wystąpieniem przemocy. Tutaj jest nacisk położony na pracę z dziećmi i młodzieżą, z dorosłymi trudno. Następna część to już jest działanie w trakcie, czyli kiedy ta przemoc występuje, te wszystkie narzędzia. I trzecia część to są działania po, czyli nie działania profilaktyczne, a takie naprawiające, korekcyjne, przywracające zdolność do dobrego, normalnego funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, koleżanki, kolegów radnych. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, a zatem poproszę pana przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów o opinię o przedmiotowej uchwale. Uprzejmie dziękuję, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. W dniu wczorajszym przedmiotowy projekt uchwały dotyczący programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2021 był procedowany. Projekt został przyjęty bez uwag i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję do Spraw Społecznych i Finansów. W wyniku głosowania uzyskał 14 głosów poparcia, 14 głosów za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, poproszę Pana o przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego nad projektem tej uchwały. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu numer 3 uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem Pani Radna Halina Faj. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Fliszkiewicz. Pan radny Andrzej Fliszkiewicz, halo. Nie słyszymy pana, widzimy. Rozumiem, że jest za. Jest pan za przyjęciem, dziękuję. Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Krystian Paluch. Za.
Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Pawlik. Za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Radny Eugeniusz Pietrus, za podjęciem. Pan radny Zenon Pomian. Za podjęciem. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Rapita. Jestem za podjęciem. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Roczniak. Za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzenna Supranowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Trwalewicz. Poczekaj. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Ja się teraz na Radzie Powiatu. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem za podjęciem. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę Państwa, wyniki głosowania. Głosowało 13 radnych. Głosów oddanych. Za podjęciem uchwały 13, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2025 został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały, projekt numer 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2023. Bardzo proszę pana Dariusza Jurkiewicza, dyrektora PCPR-u, który przygotował projekt uchwały, o komentarz do projektu uchwały. Bardzo proszę. Również projekt tego programu wraz z uchwałą jest wymogiem ustawowym w zadaniach powiatu, natomiast z innej ustawy, bo to jest z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ten program, ustawa zakłada czasokres roku albo do 3 lat najdłużej. W programie cele, to że tak powiem, oczywiste podniesienie standardu świadczonych usług pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie tej pieczy, bo potrzeby są ogromne. Swoje do tej pory potrzeby zaspokajaliśmy, natomiast poza naszym powiatem w Polsce występują ogromne potrzeby i nasi mieszkańcy mogliby opiekować się, wychowywać dzieci różne, gdzie jest z różnych powiatów, gdzie jest duże zapotrzebowanie, a w przypadku rodzin zastępczych również zarabiać, pracować zawodowo przy tym. W tym programie, tak jak mówię, różne działania są ujęte. Natomiast zwracam uwagę na to, co jest na końcu, tam gdzie jest tabela, limit rodzin zastępczych zawodowych i idąc tym tropem, którym powiedziałem, że zwiększenie, polepszenie jakości, ale i zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych, no zakładamy, że corocznie jedna rodzina przybędzie lub mogłaby przybyć, bo do tej pory niestety to się nie udawało. Taki limit jest i zakładamy ten limit w ramach również możliwości finansowych budżetu. To chyba tak w skrócie, dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Bardzo proszę, w ramach dyskusji, czy są jakieś pytania do pana dyrektora? Uwagi nie widzę. A zatem poproszę pana Eugeniusza Pieczur, przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Finansów, o opinię dotyczącą projektu uchwały. Uprzejmie dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym Komisja do Spraw Społecznych i Finansów procedowała przedmiotowy projekt uchwały. Został on poddany głosowaniu i uzyskał pozytywną opinię. 14 członków Komisji do Spraw Społecznych wyraziło swoje poparcie przedmiotowego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Eugeniusza Pieczur jako sekretarza o przegłosowanie projektu uchwały. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu numer 4 uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2023? Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem pani radna Halina Faj. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Fliszkiewicz. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Krystian Paluch. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Józef Pawlik. Za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję. Radny Eugeniusz Pieczuś, za podjęciem. Pan radny Zenon Pomian. Za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Rapita. Jestem za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Roczniak. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzena Supranowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Westfalewicz. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Wyniki głosowania. Głosowało 13 radnych. Głosy oddane za podjęciem uchwały 13. Przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie węgorzewskim na lata 2021-2023 został przyjęty jednogłośnie przy 13 głosach za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały, projekt numer 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie węgorzewskim na 2021 rok. Bardzo proszę, do projektu mamy dołączoną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która pozytywnie zaopiniowała podział środków zaproponowanych przez PCPR. I jeszcze tutaj bardzo proszę pana dyrektora o dwa słówka komentarza na temat tej uchwały. Słyszałam, że pan się cieszy, że troszkę więcej tych pieniążków w tym roku mamy i w związku z tym możemy sobie pozwolić nawet na bariery. Także bardzo proszę. Jak co roku, bo z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ta ustawa wskazuje dwa podmioty powiatowe, powiat ogólnie, a dwa podmioty szczegółowo, mianowicie Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy jako realizatora zadań z rehabilitacji zawodowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadań w ramach rehabilitacji społecznej. Tak jak pani przewodnicząca powiedziała, jestem zadowolony, usatysfakcjonowany, że udało się w tym roku i na wniosek Urzędu Pracy wygospodarować w tym projekcie 80 tysięcy na rehabilitację zawodową, to znaczy na uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Kwota jest taką uniwersalną, bo to jest blisko górnej granicy na jeden wniosek, tak wysoko, na tak dużo jest to przeznaczone. Natomiast pan dyrektor Urzędu Pracy powiedział, że możliwe, że uda się w ramach tych środków zrealizować aż dwa wnioski. Byłoby to bardzo, bardzo fajnie i żeby jeszcze ta działalność gospodarcza utrzymała się i przynosiła dochód osobom niepełnosprawnym. Jak najbardziej tak. Cóż więcej powiedzieć, dodać. No, w
Turnusy w tym roku nie są ujęte z tego względu, że jesteśmy w takich, a nie innych czasach. Już w zeszłym roku osoba rezygnowała z uczestnictwa. Musieliśmy później te pieniążki zagospodarować na inne działanie, więc turnusy nie są uwzględnione. Tak jak pani przewodnicząca powiedziała, ujęta jest likwidacja barier architektonicznych, technicznych. Wpłynęły również wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się. Myślę, że jest to optymalne. Podobnego zdania jest również ciało opiniodawcze, doradcze pani starosty, to znaczy Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, prezentująca środowisko właśnie tych osób, zaopiniowała pozytywnie, też uważając, że jest to optymalny podział. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Bardzo proszę, kto z państwa radnych w ramach dyskusji ma jakieś pytania, uwagi, wnioski? Jeśli nie ma, to bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów o przekazanie opinii komisji w zakresie projektu uchwały numer 5. Przepraszam bardzo, chyba było pytanie, bo dostrzegam, że pan Józef Pawlik podnosił w międzyczasie rękę. Nie wiem, czy prawidłowo zauważyłem. Tak, dziękuję. Ja mam zapytanie, czy to można wiedzieć, w jakiej działalności byłaby udzielona ta pomoc? Czy można to wiedzieć, czy nie? Jeżeli byśmy wiedzieli, to na pewno tą wiadomością podzielilibyśmy się z państwem i z panem radnym. Natomiast u nas jest tak, w rehabilitacji społecznej, że składamy zapotrzebowanie na złożone wnioski lub przewidywane to, co w ramach poprzedniego roku. Natomiast w Urzędzie Pracy troszeczkę inaczej to idzie, zagwarantowują wnioski i potem ogłaszają, że na to można się starać. Natomiast ich wniosek, wystąpienie nie wzięło się znikąd, bo docierały do nich takie informacje, zwracały się z zapytaniem o taką pomoc, możliwość i tak dalej, i tak dalej. Także nie bierze się to znikąd, natomiast namacalnych wniosków w tej chwili nie ma i nie możemy panu odpowiedzieć, na co, jaka to działalność będzie i kto. Dziękuję. Dziękuję. Ja sprostuję tutaj, bo pan się przejęzyczył. Urząd Pracy najpierw gwarantuje środki, dopiero potem ogłasza jakby nabór tych wniosków. Tak? Tak to wygląda. Ktoś jeszcze ma pytanie? Bardzo przepraszam. Ja tutaj próbuję sprostować pana, że Urząd Pracy najpierw gwarantuje środki, a dopiero potem ogłasza nabór na konkretne już wnioski. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo proszę, panie radny Pawlik, czy wystarczająca jest taka odpowiedź? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo proszę, panie przewodniczący, bardzo proszę o opinię komisji. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie węgorzewskim na 2021 rok był procedowany przez Komisję do Spraw Społecznych i Finansów w dniu wczorajszym. Został poddany opiniowaniu i uzyskał pozytywną opinię przy 14 głosach za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę o przystąpienie do głosowania jawnego imiennego nad projektem numer 5 uchwały Rady Powiatu. Bardzo proszę, panie Eugeniuszu. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały numer 5. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 5 Rady Powiatu w Węgorzewie w zaproponowanym brzmieniu, proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem pani radna Halina Faj. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Fliszkiewicz. Za. Dziękuję bardzo.
Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Krystian Paluch. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Józef Pawlik. Za podjęciem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Radny Eugeniusz Pieczu, za podjęciem. Dziękuję sobie sam. Pan radny Zenon Pomian. Za podjęciem uchwały. Za podjęciem uchwały. Pani radna Elżbieta Rapita. Jestem za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Roczniak. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzenna Sutranowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Westfalewicz. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. W wyniku głosowania liczba oddanych głosów 13 za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie węgorzewskim na 2021 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu, projekt numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnych Rady Powiatu w Węgorzewie. Jest to, proszę Państwa, inicjatywa radnych wynikająca ze statutu, inicjatywa uchwałodawcza. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę radnych o zgłaszanie się do głosu. Nie widzę. Bardzo proszę. Przepraszam, kolega Józef Pawlik. Bardzo proszę, kolego Józefie. No, mnie się wydaje, że ta uchwała jakby zawiera dwa elementy, bo zmieniamy system naliczania i razem wysokość. I dlatego, że za pierwszym elementem bym głosował za, a drugim mam stanowisko zmienne i dlatego będę głosował przeciw. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos panu radnemu Pawlikowi. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze chce się wypowiedzieć? Nie widzę. Bardzo proszę, panie przewodniczący komisji, o opinię komisji w zakresie tej uchwały. O, przepraszam. Przepraszam, kolega Maciej Zmitrowicz. Jeszcze bardzo proszę, kolego. Dziękuję. Popieram tutaj głos Józefa, bo też kiedyś pamiętam w poprzedniej kadencji chcieliśmy zmienić ten system, jeśli chodzi o naliczanie tych diet i wtedy nie byłoby tego kłopotu, o którym prawdopodobnie byśmy w tej chwili rozmawiali, czyli kwestia waloryzacji tych diet, a tak więc, a dzisiaj patrząc na tą sytuację i też patrząc na, nie wiem, jakie były podwyżki pracowników w starostwie, no też uważam, że no, jest to, uważam, za duża podwyżka, tak, dla radnego. Ja mówię o sobie, bo to jest ponad 50%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja może odpowiem na pytania. Nie wiem, czy to było pytanie, czy takie pana radnego. Jeśli chodzi o ubiegły rok, to pracownicy mieli podwyżki od 1 stycznia średnio w granicach 14-15% średnio, bo były wyższe w zależności od stanowisk i pełnionych funkcji. W tym roku również od 1 stycznia pracownicy mieli podwyżkę. Było to średnio w granicach już nie procentowych, a kwotowych 200 i ponad 200 do średnio do etatu. Od 1 stycznia. Dziękuję pani starosto za ten głos. Bardzo proszę, kto jeszcze tam w ramach dyskusji z państwa? No tak, trudno się tu porównywać radny i pracownik z jednej strony, a z drugiej strony no, trzeba też powiedzieć, że jeśli chodzi o diety, to od pięciu lat, ponad pięciu lat
one były Konstanz. Także, tutaj też taka moja uwaga. Zresztą w uzasadnieniu to jest, to Państwo mieli okazję i możliwość przeczytać. Jeśli nie ma głosów, bardzo proszę, bo już nie widzę. Jeśli nie, to bardzo proszę pana przewodniczącego o opinię komisji. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie ustalenia diet radnych Rady Powiatu w Węgorzewie był procedowany przez komisję, został poddany opiniowaniu. Głosowało 14 członków komisji. W wyniku głosowania uzyskano 10 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym oraz 3 głosach wstrzymujących się od głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, poproszę pana jako sekretarza o przeprowadzenie głosowania jawnego i imiennego nad projektem numer 6 uchwały Rady Powiatu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu numer 6 uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery. A zatem pani radna Halina Faj. Jestem za. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Fliszkiewicz. Za. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kruk. Pan radny Krystian Paluch. Wstrzymuje się. Pan radny Józef Pawlik. Jestem przeciw. Przeciw. Radny Eugeniusz Pieczul za. Pan radny Zenon Pomian. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani radna Elżbieta Rapita. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan radny Adam Roczniak. Jestem przeciw. Przeciw. Pani radna Marzenna Supranowicz. Jestem za projektem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Westfalewicz. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zmitrowicz. Jestem przeciw. Przeciw, dziękuję bardzo. Czy dołączył do nas w międzyczasie pan radny Andrzej Kruk? Tak, jestem za. Za, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Wyniki głosowania. Liczba oddanych głosów za. 7. Liczba głosów przeciw. 3. Liczba głosów wstrzymujących się. 3. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, stwierdzam, iż uchwała w sprawie ustalenia została przyjęta zwykłą większością głosów. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do procedowania kolejnego projektu uchwały. Projekt numer 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok. Otrzymali państwo w materiałach projekt uchwały. Zarząd przedłożył nam przed komisją autopoprawkę i poproszę panią Dorotę Sakowską, skarbnika powiatu, o króciutki komentarz dotyczący zmian budżetu. Bardzo proszę, pani Doroto.
Witam wszystkich serdecznie. Zmiany w budżecie powiatu węgorzewskiego związane są przede wszystkim z otrzymaniem, zwiększeniem dotacji w rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Jest to kwota 9 tysięcy. Środki przeznaczone są na wypłatę równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy z otrzymaniem środków z dotacji w wysokości 7355 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania przedszkola specjalnego w ramach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z otrzymaniem również środków w dużej kwocie, to jest 163 193 zł. Środki pochodzą z funduszu COVID i będą przeznaczone na pokrycie wydatków w Domu Pomocy Społecznej. Przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto w uchwale tej znajdują się przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziału Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w ramach rozdziału Ośrodki Wsparcia. To są zmiany przeprowadzone na wniosek kierowników jednostek. Poza tym to są wszystkie zmiany, także dziękuję, jeżeli są pytania, to z chęcią odpowiem. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych ma pytania? W ramach dyskusji pan Maciej Zmitrowicz, bardzo proszę. Przepraszam, bo nie włączyłem. Ja mam pytanie do pani skarbnik, bo wczoraj tam była kwestia tutaj tych nieprawidłowości, o których mówiła pani przewodnicząca. Rozumiem, że wszystko jest wyjaśnione i wszystko jest w porządku. Co prawda była opinia pozytywna, ale chciałbym się upewnić, bo czy jest wszystko ok? Tak, może ja wyjaśnię, proszę Państwa. Czasem tak bywa, że człowiek widzi i nie dostrzega. I to, co tam podpowiadała koleżanka, że 21-12, to był, ja dostrzegałam cały czas czeski błąd po prostu. Dla mnie 21 i 12 w tym momencie dodawałam tą dziewiątkę w jedną i w drugą i widziałam tą samą cyfrę. Także bardzo przepraszam za wczorajsze wstrzymanie. Dzisiaj oczywiście będę za. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Pomroczność. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o opinię komisji w zakresie projektu uchwały. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym Komisja do Spraw Społecznych i Finansów procedowała przedmiotowy projekt uchwały, który został poddany opiniowaniu. Głosowało nad zaopiniowaniem 14 radnych członków komisji, głosów oddanych za. Było 13 przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, i poproszę pana o przeprowadzenie głosowania jawnego i imiennego nad projektem numer 7 uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok. Bardzo proszę. Uprzejmie dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu numer 7 uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok w zaproponowanym brzmieniu. Proszę o wypowiedzenie zajętego stanowiska i podniesienie ręki w polu widzenia kamery, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Bardzo proszę. A zatem pani radna Halina Faj. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Fiszkiewicz. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kruk. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Krystian Paluch. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Józef Pawlik. Za podjęciem uchwały. Za, dziękuję. Radny Eugeniusz Pieczu za podjęciem. Pan radny Zenon Pomian. Jestem za podjęciem uchwały. Za podjęciem, dziękuję. Bardzo. Pani radna Elżbieta Rapita. Jestem za podjęciem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Roczniak. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pani radna Marzenna Supranowicz. Jestem za podjęciem uchwały. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Adam Wasilewski. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Westfalewicz. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zmitrowicz.
Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych powiatowych. Liczba głosów za 13, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, szanowni państwo, że uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok została przyjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. Szanowni państwo, zakończyliśmy punkt 12. Przechodzimy do punktu 13. Wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, kto z państwa radnych ma wnioski, oświadczenia, informacje? Ja bym chciał, poprosiłbym o głos, bo mnie nie widać tu. Bardzo proszę, Maciej Westfalewicz. Być może to było już mówione, bo ja się spóźniłem, ale chciałbym bardzo podziękować tutaj na forum Rady za objazd dróg panu dyrektorowi naszego rejonu dróg, bo było to przygotowane niezwykle profesjonalnie. Bardzo poglądowy był przykład, gdy widzieliśmy drogę zrobioną do gospodarstwa, a jak ona tam wyglądała już dalej, to niezwykle tak oddziaływała naszą wyobraźnię i solidność tej pracy. Chciałbym również zauważyć ogromną znajomość naszego pana dyrektora, bo on wręcz mówił, tu mieszka ten tutaj, czyli zna cały teren. My znamy swoje jakby okręgi wyborcze, tak jak ja znam Radzieje, państwo swoje, natomiast pan dyrektor obejmuje to wszystko i podziękować mu również za szybkie reakcje, takie jak na przykład ja miałem w piątek 19 dzwoniłem, bo zalewało tu przy studzience, przy sklepach i zajął się tym od razu. I no, to, co można było zrobione, więc naprawdę bardzo, bardzo sprawnie i szybko działa. Również w rozmowach tam wynikło, że często ma różne takie pomysły gospodarcze, gdzie przygotują, coś zrobią, no a ilość drzew ściętych jest po prostu imponująca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z państwa radnych? Pan Józef Pawlik, bardzo proszę. A ja chciałbym podziękować dla kolegi Maćka, że złożył ten wniosek do zarządu. Czy to może przez to, że często musi, jadąc na Małe Guje, widzieć stan dróg niekorzystny czasami? Dzięki wielkie bardzo. Chodzi o dofinansowanie zarządu dróg. Myślę, że zarząd ma duże rozeznanie w tym zakresie. Bardzo proszę, pan Maciej Zmitrowicz. A ja chciałbym zmienić temat, trochę odejść od podziękowań, a prosić o zwrócenie uwagi na temat szczepień. Chodzi mi o szczepienia w naszym szpitalu, bo docierają do nas, przynajmniej do mnie, sygnały od mieszkańców, którzy byli tam zarejestrowani już do szczepienia, wyznaczone były godziny i ogólnie jest, można powiedzieć, bardzo duży tłum ludzi w danym momencie do tego szczepienia i apel jest do tego, aby uczulić osoby odpowiedzialne za te szczepienia, aby pilnowały, tak, może tej ilości tam osób, bo część osób tych starszych dzisiaj się szczepi i one faktycznie boją się, obawiają się o swoje zdrowie i boją się przebywania właśnie w tak dużym skupisku ludzi. Są wyznaczone godziny, a nikt tego tam nie przestrzega, więc tutaj prośba jest do tutaj może bardziej do pani starosty, aby może ten temat omówić z panią dyrektor szpitala. Ja, że tak powiem, się od razu też wtrącę, bo byłem na szczepieniu nauczycieli i faktycznie widziałem to naocznie, że można to, jeżeli organizacyjnie da radę, rozciągnąć w czasie konkretne godziny i przychodzi, szczepi, wychodzi, a nie tak, zwłaszcza, że to jeszcze jest przy samym wejściu. Dokładnie. Tak. I tutaj jeszcze jeden element bardzo istotny, bo to nie są tylko pacjenci na samo szczepienie, ale to są pacjenci również do lekarzy. Do lekarza tam specjalista, któryś przyjmuje, a i jak jest opóźnienie przyjmowania tego specjalisty, bo tak jak była tam sytuacja, którą mi tłumaczyli mieszkańcy na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, gdzie miał przyjść lekarz na godzinę 8, przychodzi na 9 czy po 9, jest tak zwana, brzydko mówiąc, obsuwa duża i jest w tym momencie natłok bardzo duży pacjentów, zarówno i do lekarzy, jak również na szczepienie. A jeszcze się wtrącę, ponieważ przeszedłem tę procedurę, przychodzimy,
Najpierw jest badanie ciśnienia, najbardziej stresujące, bo przy wysokim ciśnieniu nie zaszczepią. Jak komuś bardzo zależy, no to wiadomo, ciśnienie idzie w górę. Następnie z tego pokoju idziemy do lekarza i od lekarza tu wracamy do szczepienia. I tu naprawdę to jest bardzo dobry głos, żeby to, no często wystarczy tylko o godzinę to rozciągnąć, czy większe przerwy, no ja nie wiem, to organizacyjnie już tam będą na pewno wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myśmy niedawno, jak wczoraj, na ten temat rozmawiali. Ja tylko powiem dziękuję Macieju, że poparłeś i że potwierdziłeś to faktycznie, że to tak występuje. Dzięki. Tak. Szpital miał w pierwszej wersji szczepić tylko swoich pracowników i na to się wyraziła dyrektor zgodę. Natomiast przy tym samym stanie kadrowym teraz musi szczepić dużo więcej osób niż lekarze rodzinni. Także a tam jest do kwalifikacji jeden bądź dwóch lekarzy, którzy są normalnie na oddziałach. Także to nie jest najlepszy punkt do szczepień takich masowych. Uważam, że jeśli to nie będzie, że tak powiem, wsparte jakimiś lekarzami rodzinnymi, to się nie da tego zrobić w ten sposób. No bo tam kwalifikuje albo pani dyrektor, ordynator z oddziału rehabilitacji neurologicznej i oddziału dziennego, albo pan ordynator z rehabilitacji, albo, no ale to już rzadziej, lekarze z wewnętrznego, bo mają tam dużo pracy innej. No nie wiem, czy pani starosta chce tutaj zabrać głos, czy bardzo proszę. Proszę państwa, ja tutaj jeszcze dodam, bo tu kolega, jeden kolega Maciej i drugi jeszcze nie zwrócił uwagi na kolejną, że tak powiem, czasową rozciągliwość. Ja osobiście nie jestem zaszczepiona, czekam cierpliwie w kolejce, ponieważ będę się szczepić. Natomiast woziłam moją mamę, seniorkę, wiem jak to się odbywa akurat w gminie Budry. Pięknie się to odbywa naprawdę i wiem, że te szczepienia się odbywają do późnych poobiednich godzin, także i są pani pielęgniarki i pan doktor. Wypowiadam się praktycznie o tym punkcie, bo tam akurat byłam przy dwóch dawkach, byli też mieszkańcy Węgorzewa. Natomiast u nas, proszę państwa, dodatkowo jeszcze ta luka czasowa, wydłużenie czasowe, to jeszcze jest te 15 minut, że się siedzi po szczepieniu, proszę państwa. Więc jeżeli zaczniemy od ciśnienia lekarza, wypełnienia ankiety za pierwszym i drugim razem, z którą się idzie do lekarza. Ankieta ma kilkanaście pytań, A4 dwie strony. Lekarz potwierdza, odczytuje tę ankietę i przypieczętuje to taka osoba po tym ciśnieniu i po temperaturze i tej pozytywnej ankiecie może wejść. Jest zaszczepiona i siedzi 15 minut. Natomiast proszę państwa, ja poproszę panią dyrektor o szczegółową jakby analizę czasową, bo wiem, że na pewno umawiają pacjentów, mieszkańców, bo mówimy o mieszkańcach, jeszcze nie pacjentach, na to, na konkretną godzinę. Ale proszę państwa, było też takie troszeczkę może i no nie chcę użyć słowa zamieszanie, bo to jest naprawdę tak bardzo wrażliwa natura teraz, ten okres tych szczepień. Czekamy na te szczepionki, ktoś jest na godzinę umówiony, ktoś rezygnuje, bo jest dużo rezygnacji, to państwo wiecie. Ale proszę państwa, bywało tak i pewnie będzie, że dochodzą na przykład grupy zerowe do szczepienia i dostaje zlecenie na szczepienie, na przykład nasz punkt, jakiejś grupy, powiedzmy nawet zawodowej, tak? I już musi te osoby, które już miały wyznaczoną kolejkę, niestety przesunąć, bo szczepionek, jak państwo wiecie, na punkt jest 30 na tydzień, ale będzie to zwiększone. Data jeszcze nie została wskazana. Myślę, że będziemy o tym rozmawiać na najbliższym konwencie, bo również pan dyrektor Zakrzewski mówił o tym, do 80 szczepionek na punkt na tydzień, żeby zwiększyć tą ilość osób zaszczepionych. Ale ja szczegółową informację, jak to się odbywa, przygotuję dla państwa. Natomiast tutaj na to zwrócił kolega uwagę, że jak przyjdzie lekarz później, no właśnie, jak przyjdzie lekarz później, no to ci pacjenci stoją i czekają, tak, cierpliwie, a ci, co mieli wskazaną godzinę, dochodzą.
No ale absolutnie przyjmuję wszystkie szanownych radnych uwagi. Porozmawiam z panią dyrektor. Mamy zarząd we wtorek. Pani i służba zdrowia będzie tutaj również tematem na jednym z tematów na zarządzie, więc na pewno poprosimy o szczegółową informację i na pewno to prześlę już poza czekaniem na sprawozdanie, żebyście państwo też, bo jako radni spełniający mandat i pełniący funkcję nie na sesji, ale przez niemalże czasami całą dobę, bo dzisiaj telefony odbieramy o różnych godzinach i państwo również, no to dobrze, żeby ta wiedza była. Także ja tu przyjmuję wszystkie uwagi i z panią dyrektor na ten temat jak najbardziej porozmawiam i powiem o tych wszystkich uwagach, które dzisiaj usłyszeliśmy tutaj nawzajem i które kierujemy akurat do tego punktu. Bardzo dziękuję pani starosto. Bardzo proszę, kto z państwa jeszcze ma jakieś wnioski, oświadczenia? Jeśli nie ma, to ja tylko może tutaj kilka przesyłek odczytam. Pan marszałek na ręce moje złożył wszystkim kobietom radnym, ale pewnie nie tylko radnym, życzenia z okazji Dnia Kobiet. No i oczywiście pojawiają się i pojawiły się życzenia świąteczne. My również rozesłaliśmy życzenia do wszystkich rad powiatów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oczywiście do wojewody, do marszałków i tak dalej. Tutaj mamy życzenia pana pułkownika Mariusza Majerskiego, dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii. Wszystkim państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia z okazji świąt wielkanocnych. Również pani Magdalena Górniak, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, złożyła nam życzenia świąteczne. Pani Anna Maroszyk, dyrektor terenowej stacji, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, również nam życzy wszystkiego najlepszego. I pani Monika Józefowicz-Pil ze swoimi podopiecznymi również składa nam życzenia świąteczne. Szanowni państwo, w tym momencie chyba też wypada nam wszystkim życzenia świąteczne radnym, członkom zarządu, pracownikom jednostek organizacyjnych, a za państwa pośrednictwem pracownikom wszystkim, a również za pośrednictwem internetu wszystkim mieszkańcom powiatu węgorzewskiego zdrowych, radosnych, pogodnych i spokojnych świąt wielkanocnych. Życzę odpoczynku w takim bardzo wąskim gronie rodzinnym, bo jak wiemy, że od soboty mamy obostrzenia, także bardzo proszę na siebie uważać. Bardzo proszę się wystrzegać dużych skupisk ludzi i jakoś te święta w spokoju i nabożnie przeżyć, abyśmy mogli wrócić do pracy po świętach już zdrowi i bez jakichś tam kolejnych Boże, jak to się nazywa? Lockdownów. Nie lockdownów, chciałam powiedzieć, izolacji. Szanowni państwo, ja ze swojej strony tyle. Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś wnioski? Nie ma. Szanowni państwo, a zatem zamykam 30. sesję Rady Powiatu w Węgorzewie. Dziękuję państwu za aktywność, dziękuję państwu za uczestnictwo. Dziękuję wszystkim, którzy nam tutaj pomagali i przygotowywali materiały. Dziękuję obsłudze technicznej, która dzisiaj, myślę, że już w efekcie to dobrze to wyszło, natomiast no, problem mieliśmy jednak z rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Bardzo państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy nawzajem.